Dzień dobry. Marcin Balczak, ewarzywnictwo.pl. Witam Państwa serdecznie na webinarium poświęconym warzywom kapustnym. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest kapuście, kalafiorom, brokułom i pozostałym gatunkom z tej grupy oraz tematyce zwalczania chwastów, szkodników, nawożenia warzyw. Tytuł spotkania: Zdrowa plantacja kapustnych. Organizatorem dzisiejszego spotkania są firmy Agrosimex oraz Bayer. Proszę Państwa, sezon 2021 w produkcji warzyw jest już dość mocno zaawansowany, ale dotąd za sprawą pogody, no niestety nie jest on łatwy. Niskie temperatury opóźniły zbiór warzyw wczesnych, zbiór warzyw wczesnej kapusty. Na te z podprzykrycia przyjdzie nam poczekać znacznie dłużej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni z ostatnich sezonów. Aktualnie otrzymujemy od Państwa wiele pytań, co robić na plantacjach, gdzie rośliny uszkodziły przymrozki, co robić tam, gdzie zostały one podtopione. Jak postępować na polu, gdzie warzywa obiła agrowłóknina? Mieliśmy dość silne wiatry, dość dużo jest już tych problemów. Co dalej będzie z pogodą, nie wiemy. Być może za kilka dni będziemy doświadczać letnich temperatur. Przedsmak tego mamy dziś, mieliśmy wczoraj. Być może dużym problemem w uprawie warzyw kapustnych będą szkodniki. Klimat oraz wycofywane insektycydy powodują, że są one coraz trudniejsze do zwalczenia. Mączlik warzywny, tantnicz krzyżowiaczek dokuczają kapuście, kalafiorom, brokułom całą siłą w ostatnim sezonie. Może w tym miejscu poprosiłbym Państwa o napisanie, może na czacie, które gatunki doskwierały Państwu w minionym sezonie, który gatunek doskwierał Państwu w minionym sezonie bardziej? Czy to była biała mucha tak zwana, czyli mączlik warzywny, czy może tantnicz krzyżowniaczek? Proszę bardzo, jeżeli mogliby Państwo, przy okazji przetestują Państwo czat, czy to wszystko poprawnie dzisiaj działa. Także bardzo proszę, czekamy na Państwa informacje, czy mączlik, czy tantnicz. Proszę Państwa, poza szkodnikami podczas dzisiejszego webinarium, tak jak było zapowiadane, skupimy się na innym ważnym przeciwniku, na chwastach. Co roku duży problem stanowi komosa. Nasiona tego chwastu długo zachowują zdolność kiełkowania, nawet 10-15 lat. Ponadto rośliny komosy wytwarzają dość dużo nasion. Nawet 20 tysięcy. Te parametry pokazują, jak groźny jest to rywal oraz no, są argumentem tego, dlaczego wybraliśmy dzisiaj taką tematykę. Proszę Państwa, gościem dzisiejszego webinarium są specjaliści zarówno z zakresu ochrony, jak i nawożenia. Omówimy możliwości przeciwdziałania infekcjom ze strony patogenów. Specjalista z zakresu żywienia roślin warzywnych przedstawi fundamenty optymalnego programu nawożenia i wpływu doboru nawozów na jakość pozbiorczą warzyw kapustnych. Na zakończenie dzisiejszego szkolenia głos zabierze gość specjalny. Producent, kolega po fachu, kalafiora, brokuła, kapusty z Małopolski. Podzieli się z nami swoim przepisem na to, jak trzymać w ryzach szkodniki, chwasty, jaką agrotechnikę stosuje w małopolskich warunkach, która pozwala mu uzyskać bardzo dobre efekty. Także tyle przed nami. Z kwestii organizacyjnych przypomnę, że mogą nas Państwo oglądać na profilu Facebook oraz na kanale YouTube oraz portalu e-warzywnictwo. Tam zapraszam, gdzie Państwu wygodniej. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. Zapraszam do dzielenia się informacjami, jakie gatunki Państwo produkują, czy kalafior, czy brokuł, czy kapustę. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich Państwa. Wszystkich, którzy dołączyli przed chwilą, informuję, że tematem dzisiejszego webinarium zdrowa plantacja kapustnych, organizatorami spotkania firmy Agrosimex oraz Bayer.
Proszę Państwa, ja tu dziś jestem najmniej ważny. Przed nami osoby, które podzielą się z Państwem no, tą wiedzą, która pozwoli Państwu jeszcze lepiej produkować warzywa. Chciałbym serdecznie powitać prelegentów dzisiejszego webinaru, panią Karolinę Jazic z firmy AgroSimex. Witam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Marcin. Witaj. Pana Radosława Suchorzewskiego z firmy Bayer. Witaj, Marcin. Witam, dzień dobry Państwu. Witaj, Radku. Jest z nami doktor inżynier Sławomir Doniec z firmy AgroSimex. Sławku, mamy mikrofon wyciszony. Bardzo proszę o włączenie. O, tak już teraz mnie chyba słychać. O. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Marcin. Cześć, Sławku, witam. I jest z nami Damian Micyk, producent warzyw z Małopolski. Witaj, Damianie. Witam, Marcin. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Dziękuję serdecznie, że jesteście z nami. Dziękuję, że chcecie się podzielić wiedzą, o której wcześniej wspomniałem z tego zakresu. Proszę Państwa, przechodzimy do konkretów. Tutaj ekspertami dzisiejszego webinaru będziemy się w panelu wykładowym sukcesywnie spotykać. Po panelu wykładów sesja pytań i odpowiedzi, także już teraz zachęcam do ich zadawania. Pierwszy wykład Karolina Jazic i tutaj tematyka ochrona herbicydowa i główne szkodniki warzyw kapustnych. Mamy prezentację. Karolino, bardzo proszę o przedstawienie tych informacji, które dzisiaj dla nas przygotowałaś. Bardzo proszę, Karolina Jazic, firma AgroSimex. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałabym Państwu bardzo podziękować za obecność, ponieważ po długim okresie niekorzystnej wiosny w końcu mamy no, tą pozytywną pogodę, właściwą do wykonania pewnych czynności w polu i zdaję sobie sprawę, że większość z Państwa no właśnie w tym momencie pewnie jest w polach. Natomiast dlatego właśnie dziękuję tym, którzy znaleźli dzisiaj chwilę i są obecni. Drodzy Państwo, ja w firmie AgroSimex zajmuję się, można powiedzieć, doradztwem w zakresie ochrony warzyw oraz ziemniaków. Dlatego właśnie dzisiaj zaprezentuję Państwu nasze rozwiązania do zwalczania tutaj różnych agrofagów w warzywach kapustnych. Zacznę od odchwaszczania. Tutaj mamy bardzo fajne, nowe rozwiązanie do zwalczania chwastów w tych właśnie uprawach, a mianowicie Balan 180 EC. Symbolem tego herbicydu jest taka kobra jadowita tutaj. Widzimy również zwalczone, zniszczone siewki komosy białej. Także tutaj jest to bardzo mocne rozwiązanie właśnie na ten gatunek chwastu. Daje silne działanie doglebowe, bardzo długi czas działania i to są główne cechy, które właśnie cechuje ten preparat. Co jest zawarte w tym produkcie? Substancją czynną jest benfluralina. I drodzy Państwo, ona należy do grupy dinitroanilin. I jak sobie spojrzymy na ten schemat z prawej strony, mamy zaznaczoną benfluralinę, natomiast tam na dole też, nie wiem czy to jest widoczne, ale również w tej grupie jest trifluralina. Trifluralina na pewno osoby, które warzywa uprawiają nie od dziś, a kilka lat temu miały z tymi warzywami do czynienia, na pewno kojarzą substancję, była ona dostępna w produkcie Treflan. No niestety już od dłuższego czasu jest wycofana. Natomiast benfluralina, można powiedzieć, że to jest taka młodsza kuzynka właśnie trifluraliny. Także podobne działanie tutaj mamy. Stosujemy przed siewem bądź sadzeniem rośliny uprawnej i działa jako inhibitor wzrostu siewek. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o rejestrację tego produktu, to w warzywach kapustnych naprawdę jest szeroka rejestracja. Mamy brokuł, mamy kalafior, mamy kapustę brukselską, kapustę głowiastą białą i czerwoną, kapustę włoską, co warto tutaj zaznaczyć, kapustę pekińską, ponieważ no za bardzo nie mamy rejestracji, nie ma rejestracji innych tutaj herbicydów właśnie w tej uprawie, więc warto zwrócić na pewno uwagę właśnie na balan, który możemy stosować, jest zarejestrowany.
kapusta chińska oraz kalarepa. I w etykiecie odnajdziemy zapis, że zwalcza komosę białą, natomiast wieloletnie doświadczenia producenta, ale też nasze obserwacje na polu pokazują, że to jest świetny produkt także na inne gatunki dwuliścienne, ale również kwasty jednoliścienne. Dawka produktu zarejestrowana to jest 8 litrów na hektar, natomiast delikatnie możemy zejść z dawką do 6, to jest taka graniczna, można powiedzieć, dawka minimalna, którą stosujemy. Produkt stosujemy, tak jak wspomniałam przed chwilką, przed siewem bądź wysadzeniem, w przypadku kapusty wysadzeniem rozsady i następnie należy go wymieszać z glebą na około 10 cm. Pozostałe uprawy, w których możemy zastosować balan, to różnego rodzaju sałaty, które mamy tutaj wyszczególnione, także groch produkowany zarówno na suche nasiona, jak i na zielono, fasola na suche nasiona i fasola szparagowa oraz bób. I tutaj podobnie wygląda stosowanie, też 6 do 8 litrów na hektar, po czym należy preparat wymieszać z glebą. Także najpierw robimy zabieg, następnie do 4 godzin po zabiegu mieszamy z glebą, tutaj na około tych 10 cm i następnie wykonujemy siew bądź sadzenie rośliny uprawnej. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy faktycznie wymieszali preparat z glebą? Ponieważ on może tutaj podlegać degradacji pod wpływem światła słonecznego, no a oczywiście jeśli zastosujemy preparat, to chcemy jak najlepszą skuteczność mieć, więc należy po prostu wprowadzić go do gleby. A po drugie jest to jeden z najmniej ruchliwych herbicydów, podobnie zresztą jak trifluralina, więc też jakby zależy tutaj nam na tym, żeby do tych, na te parę centymetrów substancja została wprowadzona. Natomiast opary tej benfluraliny mogą jeszcze rozprzestrzeniać się w glebie tak do około centymetra od miejsca umieszczenia, czyli ta skuteczność jak najbardziej w glebie będzie tutaj zachowana i w tej warstwie, w którą wmieszamy, jak najbardziej te kwasty będą zwalczane. Ten zabieg zmieszania z glebą należy wykonać dość szybko, do 4 godzin od momentu, kiedy wykonujemy zabieg. Zauważmy na tym wykresie, mamy właśnie podane, te 4 godziny są zaznaczone tą niebieską strzałką. I zauważmy, drodzy Państwo, że jeśli wykonamy to mieszanie dosyć szybko, do tych 4 godzin po zabiegu, to skuteczność na kwasty wrażliwe mamy pomiędzy 90 a 100%, czyli wysoką skuteczność. Natomiast jeśli opóźnimy ten zabieg mieszania, no to sukcesywnie tutaj już nam ta skuteczność może spadać. Jeśli przeciągniemy to do 24 godzin, no to niestety diametralnie właśnie tutaj ta skuteczność będzie się obniżać. Oczywiście zależy nam na tym, żeby preparat jak najlepiej zadziałał, więc po prostu musimy się do tego tutaj zalecenia dostosować. Natomiast produkt sam w sobie działa bardzo długo, ponieważ raz wprowadzony tutaj przed siewem czy też sadzeniem ma bardzo długie działanie w glebie, ponad 3 miesiące, okres półrozkładu DT50 to jest tam ponad 100 dni, także tutaj no dość długi efekt działania mamy uzyskany. Działa przede wszystkim na kwasty kiełkujące. Tutaj mamy pokazane to na przykładzie szarłatu, czyli gatunku dwuliściennego, oraz kwasnicy, czyli gatunku jednoliściennego. I widzimy, że przede wszystkim działa na te nasiona, które nam zaczynają kiełkować. Natomiast jeśli mamy już siewki kwastów na polu, no to jak najbardziej to działanie też będzie, te rośliny są wówczas skarlałe bardziej i korzenie są, system korzeniowy jest ograniczony, w efekcie takie rośliny zamierają. Jak już wspomniałam, w etykiecie mamy wpisaną komosę białą, powszechnie występującą praktycznie na każdym polu, na każdej plantacji, tak więc no, to jest to chwast na pewno wszędobylski, natomiast obserwacje nasze, czy też producenta środka, pokazują, że jest to także fajne rozwiązanie na gatunki jednoliścienne, chociażby też na wszędzie występującą chwastnicę jednostronną, ale nie tylko, mamy tu również wyszczególnione inne gatunki jednoliścienne.
Z kwasów dwuliściennych, poza wspomnianą komosą białą, mamy także szarłata szorstkiego, który również potrafi być problematyczny na plantacjach. Nie zapominajka, prawda, tutaj mamy też przetaczniki, dobre działanie również na jasnoty, na przytulie też dobre działanie. Obserwuje się, że na różne gatunki rdestów, w zależności od konkretnego gatunku, a także od ilości tutaj występowania, ta skuteczność jest od średniej do dobrej, nawet bardzo dobrej w przypadku niektórych gatunków rdestów. Także, drodzy Państwo, poza tą komosą na pewno zwalczymy jeszcze inne gatunki, zarówno jednoliścienne, jak i dwuliścienne. No i mamy długie działanie, długą skuteczność od samego początku, czyli praktycznie od samego początku niszczymy konkurencję ze strony chwastów. Natomiast jeśli już posadziliśmy rozsadę i chcemy wykonać tutaj jakiś zabieg odchwaszczania, to pamiętajmy, że zawsze też możemy sięgnąć po lentagran. Pełna dawka lentagranu to 1,66 kg na hektar, przy czym produkt ten zarówno w warzywach cebulowych, jak i kapustnych nigdy nie stosujemy w pełnej dawce w jednym zabiegu. Zawsze są to dawki dzielone. W przypadku cebuli są to jeszcze mniejsze dawki, natomiast przy kapuście taką dawkę możemy podzielić na pół i wykonać dwa zabiegi. Zabieg lentagranem wykonujemy około 2-3 tygodnie od posadzenia, po przyjęciu się rozsady. W kapuście głowiastej białej i czerwonej możemy wykonać zabieg w dawce 0,75 do kg na hektar. Możemy połączyć z metazachlorem, z produktem zawierającym tą substancję. Niewielka dawka, 0,25 do 0,5 litra. I taki zabieg możemy po około 10 dniach powtórzyć. Natomiast pamiętajmy, żeby sumarycznie nie przekroczyć pełnej zalecanej dawki na hektar. Pamiętajmy również o tym, aby takie 2 dni przed wykonaniem zabiegu były słoneczne, bezdeszczowe, no bo wiadomo, że tutaj, żeby ta woskowina była odpowiednia i żeby nie spowodować uszkodzeń na roślinach. W przypadku kalafiora, brokułu czy brukselki te dawki troszeczkę są niższe, 0,5 kg do 0,75 w jednym zabiegu. Ewentualnie w tych uprawach, w których jest rejestracja i mamy możliwość zastosowania substancji metazachlor, tutaj również możemy ją dodać i jeśli będzie taka potrzeba, powtórzyć po około 10 dniach. Podsumowując tutaj odchwaszczanie warzyw kapustnych, przed sadzeniem rozsady stosujemy balan, pamiętamy, żeby wykonać właśnie ten zabieg zmieszania z glebą. Natomiast w późniejszym etapie możemy sięgnąć po lentagran. W przypadku chęci zwalczenia chwastów jednoliściennych także sięgamy po graminicydy Select Super bądź Leopard Extra. Tak wygląda propozycja odchwaszczania i przechodzimy do szkodników. Myślę do tematu, który no najwięcej problemów sprawia właśnie w warzywach kapustnych. Zacznę od mączlika warzywnego. Ja zrobię taki, można powiedzieć, wstęp do mączlika, natomiast kolega Radek na pewno tutaj rozwinie temat. Drodzy Państwo, mączlik no, od jakiegoś czasu pojawia się w dużym nasileniu na polu, na plantacjach warzyw kapustnych. Wiąże się to właśnie z klimatem, który się ociepla i mamy te lata bardziej upalne, często też suche. Występuje około 4 do 6 pokoleń w sezonie, mogą występować od maja do października, natomiast wszystko to jest zależne od pogody, od warunków pogodowych. Jeśli jesień mamy długo ciepłą, to na pewno tutaj problem ze szkodnikami też może mieć dłużej miejsce. Samica może złożyć do 150 jaj i ona je składa w takim półkolu, w takich sierpikach można powiedzieć. Cykl trwa około 3 tygodni, natomiast im cieplej, tym krócej, więc tym szybciej się nam te szkodniki namnażają i powodują większe szkody. Szkody wyrządzają osobniki dorosłe, ale także larwy i taką bezpośrednim negatywnym wpływem mączlików jest to, że one wysysają bardzo duże ilości soków roślinnych.
W efekcie zostaje często zahamowany wzrost roślin, mogą żółknąć, ulegać deformacji, a w efekcie, w rezultacie tutaj spada nam niestety plon. Jako że one wysysają duże ilości soków roślinnych, to również wydzielają duże ilości rosy miodowej, tak zwanej spadzi, i na tej tutaj spadzi mogą się rozwijać grzyby sadzakowe, co no, utrudnia asymilację roślin, utrudnia oddychanie i fotosyntezę, tak więc tu mamy taki pośredni, negatywny wpływ tych szkodników. Jakie produkty możemy wykorzystać do zwalczania mączlików? Na pewno Movento, o którym Radek dzisiaj na pewno sporo Państwu powie. Także tepeki, w przypadku kapusty głowiastej możemy sięgnąć po tepeki, tam jest ono zarejestrowane. Również Benewie, ale także Limoside. Drodzy Państwo, co to takiego jest Limoside? Jest to preparat, który zawiera w swoim składzie olejek pomarańczowy, jest to preparat biologiczny. On działa mechanicznie na szkodniki o miękkim korpusie ciała, takie jak mączliki, ale także wciornastki, i daje szybki efekt unieszkodliwienia tych szkodników, dzięki czemu zaprzestają one żerowaniu. Jako że jest to preparat biologiczny, nie wykazuje pozostałości, natomiast w uprawach konwencjonalnych ja najczęściej zalecam go jako komponent mieszaniny właśnie z insektycydem standardowym. Dlaczego tak? Ponieważ Limoside da nam ten szybki efekt działania, unieruchomienia, czyli zaprzestania żerowania, natomiast insektycyd pomoże wydłużyć efekt działania, dzięki czemu mamy mocniejszy zabieg. Ponadto dodatek Limoside też działa jak taki adiuwant, więc pomaga w pokryciu rośliny i również pomaga dostać się cieczy roboczej w trudno dostępne miejsca, czyli tam, gdzie najczęściej się te szkodniki właśnie chowają i ukrywają. Jak to wygląda, jak wygląda działanie preparatu na przykładzie właśnie mączlika warzywnego? Z lewej strony mamy zdrowy mączlik żerujący, natomiast z prawej strony po zabiegu preparatem Limoside widzimy, że ten mączlik jest unieruchomiony, unieszkodliwiony, także dość szybko zaprzestaje żerować. W przypadku, kiedy stosujemy łącznie właśnie z insektycydem, Limoside możemy tutaj obniżyć delikatnie jego dawkę do 1-2 litry na hektar. Także tak to wygląda przy zastosowaniu tego preparatu. Natomiast innym produktem, który jeszcze też możemy sięgnąć, czy też łącznie właśnie z Limoside, jest tepeki. Zawiera w swoim składzie flonikamid, substancję górnosystemiczną, czyli ksylemem się nam w górę przemieści w roślinie. Daje dosyć długi efekt działania, nawet tutaj do 3 tygodni. Natomiast poza mącznikami również na pewno nam zwalczy mszyce. Movento tutaj również preparat systemiczny, natomiast w przeciwieństwie do tepeki może być transportowany zarówno w górę, jak i w dół. I także działa na poza mącznikami na mszyce. O tym produkcie jeszcze na pewno dzisiaj będzie nieraz mówił tutaj Radek, więc szczegóły na pewno opowie, jak go stosować. Ja tym samym przejdę do kolejnego trudnego do zwalczenia szkodnika w uprawie warzyw kapustnych, a mianowicie tantnić krzyżowiaczek. Można powiedzieć, że przedstawiciel grupy szkodników, jakimi są gąsienice, właśnie motyli. Tantnić niewielkich rozmiarów motyl, prawda, natomiast potrafi spowodować wielkie szkody. Występuje 3 do 4 pokoleń. Pierwsze pokolenie zazwyczaj pojawia się właśnie w czerwcu, drugie w lipcu, trzecie pod koniec lata. Natomiast to również jest uzależnione od warunków pogodowych. Samica może złożyć do 160 jaj, składa je na spodniej stronie liścia, wzdłuż nerwów. Gąsienice żerują w liściach sercowych. Cykl trwa około 4 tygodni, natomiast znowu, im cieplej, tym krócej, tym szybciej nam się będzie namnażał. Szkody wyrządzają oczywiście larwy, czyli gąsienice.
i na początku te najmłodsze minują liście, a później wychodzą właśnie na powierzchnię liścia i wygryzają tą wierzchnię tkanki liścia, tworząc takie okienka. Mogą także żerować na wierzchołku pędu i to jest dość niebezpieczne, ponieważ wówczas uszkadzają stożek wzrostu, no, co później powoduje zaburzenia w zawiązywaniu główek czy też róż. Więc do zwalczania, drodzy Państwo, tantnisia, ale ogólnie rzecz biorąc gąsienic, motyli, możemy zastosować różne preparaty. Ważne jest to, aby prowadzić lustrację, aby w odpowiednim momencie wykonać zabieg. Także no, musimy pojawiać się na polu i jeśli stwierdzimy tutaj, że są obecne już szkodniki, no to musimy na te najlepiej najmłodsze stadia larwalne wykonać zabieg. Możemy wykorzystać delfin, afirm, o tych dwóch produktach powiem parę zdań. Natomiast również można jak najbardziej wykorzystać intensę, to jest produkt zawierający w swoim składzie indoksakarb. Kojarzą Państwo tą substancję ze Stewartu. Cyperkilmax, czyli reprezentant pyretroidów, koragen, benewia, czyli chlorantraniliprol i cyjantraniliprol, spintor, również możemy tu wykorzystać do zwalczania gąsienic. Natomiast parę zdań o delfinie. Drodzy Państwo, jest to produkt biologiczny i ja wiem, że wiele osób podchodzi tak sceptycznie do preparatów biologicznych, boi się ich, natomiast zapewniam, że skutecznościowo one są naprawdę, wychodzą bardzo dobrze i tutaj jeśli zapewnimy odpowiednio wykonamy oprysk, to naprawdę skuteczność będzie wysoka, a co ważne za tym idzie, pozostałości nie będziemy mieć, więc oferujemy wówczas odbiorcom zdrowy dla konsumenta produkt. Rejestracja delfinu obejmuje kapustę głowiastą białą i czerwoną, kapustę włoską, pekińską, brukselkę, jarmuż, brokuł czy kalafior i jest zarejestrowany przeciwko gąsienicom sówkowatych, bielinkowatych i tantnisiowatych, także tutaj wszystkie te gatunki, które są problematyczne na plantacjach. Dawka 0,75 kg na hektar i możemy wykorzystać preparat 3 razy w sezonie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o stosowanie produktu, jako że jest to produkt biologiczny, to jednak no, musimy troszeczkę zwrócić uwagę na technikę wykonania zabiegu i zalecana ilość wody podczas zabiegu to jest od 200 do 800 litrów na hektar, czyli dość szeroki zakres, im więcej, tym lepiej. Jakie mamy możliwości, jak nam akurat pasuje tutaj do oprysku, tak dostosowujemy, pamiętajmy tylko, że im więcej, tym na pewno lepiej. Warto połączyć delfin i my tak zalecamy z adiuwantem Prolonger. To wszystko sprawi, żeby było lepsze pokrycie roślin, żeby liście były ładnie, równo pokryte. Zabieg wykonujemy najlepiej w pochmurne dni bądź wieczorem, jako że preparaty biologiczne wiemy, że są no, wrażliwe na promieniowanie ultrafioletowe. Natomiast to też nie jest jakby problemem. Jeśli zwrócimy na to uwagę, to skuteczność będzie na pewno wysoka. I zabieg, jak zresztą z większością preparatów, wykonujemy w wczesnym stadium larwalnym, żeby ograniczyć żerowanie właśnie tych szkodników. Wówczas też są te gąsienice najbardziej wrażliwe na zastosowane preparaty. Jak działa delfin? Otóż w skład delfinu wchodzi bakteria. Bakteria Bacillus thuringiensis, subspecies kurstaki i ta bakteria, budując formy przetrwalnikowe, tworzy tak zwane kryształy białek, czyli tutaj też endospory i one są pobierane wraz z pokarmem przez gąsienicę, przedostają się do jej układu pokarmowego. Tam pod wpływem wysokiego pH te kryształy są aktywowane do endotoksyn, które następnie powodują uszkodzenia w nabłonkach jelita, nabłonkach przewodu pokarmowego.
To powoduje, że treść pokarmowa zostaje wylana do układu krwionośnego gąsienicy, no i bakterie, które naturalnie występują właśnie w tym układzie pokarmowym, przedostają się do tego układu krwionośnego, powodują sepsę. I w wyniku tego oczywiście dochodzi do śmierci larwy. Jak to obserwujemy na polu? Bardzo fajnie to naprawdę widać po zabiegu, że te larwy są, mają takie ciemniejsze ciało, takie można powiedzieć czarne pierścienie na ciele właśnie gąsienic możemy zaobserwować. To już jest dla nas znak, że preparat działa, że tutaj doszło do sepsy. Jak stosujemy, w zasadzie kiedy stosujemy delfin, kiedy możemy go stosować? W czasie całego sezonu tutaj wegetacyjnego do 3 razy możemy stosować naprzemiennie z insektycydem konwencjonalnym w odstępach 7-10-dniowych, oczywiście to wszystko zależy od nasilenia szkodnika, bądź też możemy zastosować łącznie z insektycydem konwencjonalnym, tu jakby jedno drugiego nie wyklucza, możemy to łączyć, jeśli mamy duże natężenie szkodnika i w takim przypadku możemy nawet wydłużyć interwały pomiędzy zabiegami 10-14 dni. To wszystko oczywiście zależy od tego, jak duże natężenie jest szkodników. Drugim preparatem na gąsienicę motyli jest AFIRM. Zawiera w swoim składzie benzoesan emamektyny i preparat ten ma podobnie szeroką rejestrację na różne gatunki, na bielinki, na tantnisia, piętnówki, na rolnice, także tutaj jak najbardziej możemy go wykorzystać. 1,5 kg na hektar. Natomiast jak działa na szkodniki? Kontaktowe, ale przede wszystkim żołądkowe działanie. Dosyć mocne działanie żołądkowe, bo przerywa żerowanie larw od godziny do 4 po zabiegu. Działa na wszystkie stadia tutaj larwalne, ale co ciekawe także na stadium czarnej główki, które tutaj widzimy na zdjęciu, jak to wygląda ta właśnie faza czarnej główki. W roślinie działa w głębi i translaminarnie. Translaminarnie, czyli może przejść nam na tą spodnią stronę liścia, tam też mamy wówczas działanie. Ciekawą cechą jest AFIRM-u to, że ma wydłużony efekt działania. Nadmiar substancji czynnej gromadzi się pod warstwą woskową, jako taki depozyt. I z czasem po prostu może być uwalniany do tkanek rośliny, dzięki czemu mamy wydłużony efekt działania do 2 tygodni. Produkt jest także szybko po zabiegu wchłaniany do tkanek rośliny, przez co ogranicza to rozkładanie przez promieniowanie ultrafioletowe i dzięki temu też mamy szybką odporność na zmywanie, bo już 2 godziny po oprysku mamy tą odporność uzyskaną. Co ciekawe i też istotne w przypadku pozostałości, krótki okres karencji, 3 dni i niski poziom pozostałości. I teraz na pewno nasuwa się pytanie, jak to jest, że mamy niski poziom pozostałości, krótki okres karencji, a jednocześnie wydłużony efekt działania. Drodzy Państwo, otóż nawet niewielka ilość środka w roślinie wystarczy, aby dać tą wysoką skuteczność na szkodniki. Także tutaj jakby jedno drugiego w tym przypadku nie wyklucza i mamy po zabiegu AFIRM-em zdrowy towar, bez pozostałości, no i także działanie na zwalczanie szkodników. I jak wykorzystujemy tutaj te preparaty, drodzy Państwo? Przede wszystkim w zależności od danego gatunku szkodnika, czy są to szkodniki o aparacie gębowym kująco-ssącym, czyli mączliki, ciernastki, mszyce, dobieramy insektycyd, możemy wziąć pod uwagę tutaj tepeki, kobę. Kobę to jest substancja acetamipryt, benewia, mowento i możemy również tutaj połączyć je na przykład właśnie z Limoside, czy też z preparatem Nexpro, co da nam szybki efekt działania, unieszkodliwienia, unieruchomienia tych szkodników. Natomiast jeśli chodzi o zwalczanie gąsienic motyli, tu również mamy, że tak powiem,
kilka preparatów, które możemy wykorzystać. Pamiętajmy o tym, żeby zmieniać je, żeby nie stosować dwa razy pod rząd. Możemy wykorzystać Intense, możemy Delfin, pamiętajmy, aby zastosować go z Prolongerem, Koragen, Affirm. Natomiast na końcówkę sezonu tutaj zamieściłam Delfin czy Affirm z tego względu, że faktycznie Delfin nie generuje pozostałości, Affirm również niewielki poziom pozostałości, szybko się, że tak powiem, tutaj uzyskuje niski poziom pozostałości i daje nam tą krótki okres karencji. Także najważniejsze jest to, aby wymieniać te substancje, stosować tutaj rotację, żeby też nie powstawały żadne uodpornienia i żeby nie, no nie robić sobie problemu w przyszłości. I dwa słowa dosłownie o ochronie przed chorobami. Drodzy Państwo, główne choroby, które się pojawiają w warzywach kapustnych, czerń krzyżowych, czyli alternarioza, szeroki zakres występowania, jeśli chodzi o temperatury. Tutaj nie potrzeba jakiegoś długiego zwilżenia roślin, wystarczy powiedzmy przelotny opad deszczu, nawadnianie czy też nawet rosa poranna i może dojść do infekcji. Zazwyczaj objawy obserwujemy na najstarszych liściach, na tych osłabionych w postaci koncentrycznych plam. Wokół tworzy się żółte zabarwienie, jest to efekt działania wytwarzanej toksyny przez patogen. I przeciwko tej chorobie możemy stosować triazole, strobiluryny. Oczywiście w warzywach kapustnych niestety także pojawiają się choroby bakteryjne. I tu przede wszystkim czarna znizna kapustnych, czyli xanthomonas, mokra znizna kapustnych. Te patogeny przede wszystkim występują przy wyższych temperaturach, wyższej wilgotności. Przede wszystkim wnikają, kiedy mamy uszkodzone rośliny, czy to po gradzie, czy to po intensywnych opadach deszczu, po burzy. No i niestety żadne fungicydy na to nie działają, te typowe fungicydy. Dlatego warto stosować preparaty miedziowe, aby wzmocnić odporność takich roślin. I tu mogę polecić, co prawda nie środek ochrony roślin, a nawóz Wifloceub, czyli miedź i bor w postaci nanocząsteczek, które są dosyć szybko przyswajane przez roślinę i transportowane do miejsc, gdzie występują te niedobory, dzięki czemu mamy uzyskiwaną tą odporność zwiększoną rośliny. Oczywiście to nam nie działa interwencyjnie, jakby nie cofnie, tak, też co się zadziało, natomiast na pewno warto wzmacniać tą odporność, stosować, można powiedzieć, taką prewencję. Fuzaryjne gnicie to też choroba, która w ostatnich latach coraz częściej się pojawia na plantacjach, szeroki zakres temperatur, w jakich występuje, może się dosyć szybko rozwijać. Niestety na chwilę obecną żadne środki nie są zarejestrowane do ochrony przeciwko fuzarium kapustnych, aczkolwiek triazole dosyć dobrze też sobie radzą tutaj zapobiegawczo na tego typu choroby. No i szara pleśń, znizna twardzikowa, choroby, które do infekcji dochodzi w polu, natomiast największy problem pojawia się, jeśli przechowujemy towar. Tutaj na pewno warto również na to zwrócić uwagę, żeby faktycznie, w szczególności gdy przechowujemy, żeby zabezpieczyć plon, żeby nie było problemów. I drodzy Państwo, z tego względu chciałabym Państwu zaprezentować w jednym zdaniu dosłownie nasz nowy produkt Xilon WP, który działa na na patogeny odglebowe, czyli dzięki niemu możemy ograniczyć infekcje odglebowe na właśnie populację fuzarium, pytium, ale także patogena powodującego zgniliznę twardzikową. Także no myślę, że warto zwrócić uwagę na to, żeby poprawić kondycję tej gleby, w szczególności jeśli często uprawiamy warzywa po sobie, bo te wszystkie patogeny, które tutaj wymieniłam, one są polifagami i występują nie tylko w warzywach kapustnych, ale także niestety w innych gatunkach. Z tego względu warto wziąć pod uwagę ten preparat, który jest biologiczny, natomiast bardzo fajnie ogranicza populację różnych patogenów w glebie. Drodzy Państwo, takie podsumowanie ochrony przed chorobami. Na choroby odglebowe tutaj Xilon możemy wykorzystać.
późniejszym etapie na Czerń Krzyżowych DIFO, Lunę Experience chociażby. Lunę także możemy pod kątem szarej pleśni, zgnilizny twardzikowej, na wzmocnienie odporności preparaty miedziowe. Z mojej strony, drodzy Państwo, tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałabym tylko jeszcze zaprosić Państwa do współpracy z naszą firmą, do zajrzenia na naszą grupę na Facebooku Doradca Warzywniczy. Również mamy kanał na YouTubie, także strona Doradztwo Warzywnicze, tam pojawiają się różnego rodzaju wpisy, artykuły oraz inne materiały, które mam nadzieję okażą się dla Państwa ciekawe. Także wydajemy raz do roku magazyn Doradca Warzywniczy, gdzie także pojawiają się różnego rodzaju artykuły, czy to odnośnie ochrony, czy to nawożenia, czy też ogólnie uprawy warzyw. W sezonie staramy się również nagrywać komunikaty warzywnicze, a nasi przedstawiciele też starają się zawsze doradzać i być na Państwa plantacjach. Ja oczywiście również zachęcam do kontaktu i dziękuję jeszcze raz za uwagę. Dziękuję, Karolino. Dziękuję bardzo za przedstawienie tej ciekawej prezentacji, za zwrócenie uwagi na możliwości doboru insektycydów. Widać, że są możliwości zarówno preparatów konwencjonalnych, jak i także poszerzająca się paleta preparatów biologicznych. To daje tę możliwość w tych trudnych warunkach wykorzystania rotacji poszczególnymi preparatami. Także bardzo dziękuję. Z Karoliną będziemy możliwość jeszcze mieli spotkać się w panelu pytań i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. A proszę Państwa, teraz Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. No i bardzo ważne, niestety bardzo problematyczne zagadnienie, biała mucha, coroczny problem. Jakie są możliwości zwalczania tego szkodnika, czym pryskać, kiedy pryskać, czy użyć preparatów kontaktowych, czy może systemicznych. To wszystko wie Radek i podzieli się z nami. Także Radku, bardzo proszę. Widzimy prezentację, proszę przedstawić nam informację. Tak, tak, wszystko. Widać mnie, Marcin? Tak, bardzo prosimy. Okej, dzień dobry Państwu, Suchorzewski, Radek, firma Bayer. No nie wiem, czy będę w stanie, że tak powiem, spełnić tutaj Marcina życzenie, czy Marcina prośbę i dostarczyć Państwu na tyle informacji, żeby faktycznie mącznik już nie był problemem. To jak Karolina wcześniej już w swojej prezentacji powiedziała, ja dzisiaj będę mówił o białej musze, jak to niektórzy z Państwa na to mówią, czyli mączlik, popularny mączlik warzywny, szkodnik, z którym mamy do czynienia od, z tego co pamiętam, chyba od 2015 roku. Kiedy to mieliśmy zmiany, że tak powiem, lekko klimatyczne, zmiany pogodowe, temperaturowe, dosyć wysokie temperatury, sucho, także te temperatury niestety dały dużą możliwość mącznikowi do tego, żeby się bardzo u nas dobrze poczuć, zadomowić. Nie jest to jakiś szkodnik, który przyleciał do nas nie wiadomo skąd, on cały czas u nas był, tylko te warunki pogodowe, które do tej pory były, trzymały go w ryzach, także on, że tak powiem, nie stanowił zagrożenia. Szanowni Państwo, czy to mowa jest o tym dzisiejszym wrogu, o dzisiejszym szkodniku, czy generalnie o każdym innym, czy o chorobie? Podstawa, żeby dobrze sobie z tym radzić, skutecznie sobie z tym radzić, to jest poznanie jego biologii, zwyczajów. Z drugiej strony przełoży się to na nasze działania, czyli wtedy wiemy, jak on się zachowuje, jak żyje, wtedy wiemy, jak możemy sobie z tym radzić, czy to metoda chemiczna, biologiczna, czy tutaj trzeba, że tak powiem, te metody łączyć, jaki preparat wybrać, jak stosować, co kiedy, także tu nie ma praktycznie dobrej walki, dobrej ochrony bez właśnie poznania szkodnika czy choroby. Tutaj akurat pozwoliłem sobie użyć tych dwóch puzli jako tych dwóch odrębnych rzeczy, natomiast
żeby była ta cała układanka, te puzzle muszą się złożyć, także tutaj bez tego się nie da, jako to przysłowiowe właśnie poznanie wroga, tak jak w czasie wojny tym działem, jednostką, która za to odpowiada, za poznanie wroga, jest wywiad, tak samo tu Państwo musicie taki wywiad zrobić, poznać tego szkodnika i wtedy wiecie, na co możecie zrobić, jak sobie z nim poradzić. Ja sobie zmienię wskaźnik. Idziemy dalej, czyli przysłowiowe poznajmy się. Ja zapraszam Państwa do zapoznania się, poznania bliżej białej muchy, czyli mącznika warzywnego. Może się to okazać Państwu trochę dziwne, co ja teraz robię, co mówię, bo jak pewnie z wielu z Was myśli, na tyle z nim już długo żyję, że go zna, natomiast no, na pewne rzeczy może Państwo nie zwracają uwagi lub gdzieś tak to przemyka między palcami, także ja postaram się głębiej troszeczkę spojrzeć na mącznika. Trochę systematyki, jest to mącznik warzywny, nie jest to ani mucha, ani nie jest motyl, jak niektórzy twierdzą, że ma jakieś motylki, to jest pluskwiak, czyli tu jak Państwo mają z prawej strony, to są jego kuzyni, czyli czy mówimy o dziubałkowatych, o mszycowatych, mszyce, dziubałki, miodówka, tutaj powiedzmy miodówka gruszowa, jeżeli ktoś ma z sadami do czynienia, czy kowalowate, czyli ten popularny czerwony kowalik bez skrzydły, to są wszystko kuzyni naszego mącznika. Jest to owad wielożerny, bardzo dobrze czuje się na roślinach z rodziny astrowatych, kapustowatych, to o czym mówimy dzisiaj, jaskrowatych, makowatych. I do tej pory to, co głównie pozwalało mącznikowi przeżyć, to były jego naturalne siedliskowi żywiciele, czyli glistnik jaskucze, ziele lub również wilczomlysz. Także ja kiedyś jak już jeszcze siałem fasolę i miałem takie pole, gdzie miałem wilczomlecz, także to było pewne, że na tym wilczomleczu i czasami nawet na fasoli ten mącznik się pokazywał. To, co też Karolina wspominała, temperatura. Temperatura jest tym, powiedzmy, faktorem, który w głównej mierze decyduje o rozwoju, szybkości rozwoju, o szybkości, powiedzmy, zmiany populacji. Także to, co wspomniałem Państwu, ten rok 2015, gdzie był bardzo upalny, temperatury 28 i w górę nawet, także tutaj ten cykl przebiega bardzo szybko. Przy tych niższych temperaturach to wydłuża się praktycznie dwu i półkrotnie, także o tym musimy pamiętać, że wysoka temperatura, susza bardzo sprzyja rozwojowi tego szkodnika, natomiast jak wiecie, te wysokie temperatury nie są dobre, zwłaszcza dla warzyw kapustnych, także tutaj powiedzmy są to warzywa, które lubią troszeczkę inny klimat, to nie jest ogórek, to nie jest papryka, ani generalnie dyniowate, że preferują bardzo wysokie, wyższe temperatury, także niestety tu kapusta zarówno w obecności mącznika, jak i w obecności powiedzmy tych wysokich temperatur generalnie kapusty nie czują się dobrze. O szkodliwości już Karolina mówiła, także ja się z tym nie będę powtarzał. I przechodzimy to, co Państwu mówiłem, troszeczkę głębiej do mącznika. Zagłębimy się w jego życie, wręcz nawet, że tak powiem, osobiste, intymne, rodzinne. Jak to wygląda? To już pewnie Państwo znają ze swoich pól, jak odwrócicie liść od spodu, zobaczycie takie właśnie koronki ułożone w kole lub w półkole. To są jaja. Jaja są umieszczone, że tak powiem, przypięte, przytwierdzone takim śluzowatym galaretowatą masą, takim woskiem do liścia. Ułożone są w koło lub półkoło, także to jest charakterystyczne dla mącznika warzywnego, że w taki sposób samica układa te jaja. No i te jaja praktycznie są jaja i nie są one tutaj podatne na działanie żadnych, że tak powiem, preparatów chemicznych. Tu w tym górnym prawym rogu mają Państwo, że tak powiem, czas, jeżeli chodzi tutaj o poszczególne fazy. I tutaj ta faza, powiedzmy, jaja to jest mniej więcej gdzieś tam do, nie wiem, 7, 9, 10 dni. Po tym czasie następuje wyleganie się larw, także te jaja w międzyczasie, one już, ten kolor ich się zmienia, zaczynają, że tak powiem, troszeczkę ciemnieć, szarzeć, inny kolor przybierają i co najważniejsze, że jaja mamy tutaj, to jest, jak było złożone, tak są, natomiast jeżeli widzimy larwy już to gdzieś tu porozchodzone, to znaczy, że to jest faza larwy i to jest tak zwana faza pierwsze stadium L1, pierwsze z czterech stadiów, bo taki tak zwany rozwój niedoskonały ten szkodnik przechodzi.
I co najważniejsze, tu w kontekście zwalczania mącznika to jest kluczowa rzecz, że musicie o tym pamiętać. Po pierwsze, jest to stadium mobilne, czyli widzimy, jak mieliśmy jajka, czyli jak były złożone, tak są. Natomiast te już tu są 3, tu 2, tu gdzieś 5, 7 ich jest. One zaczynają, że tak powiem, chodzić. Mają 3 pary odnóży. I druga rzecz, no skoro się urodziły, już są głodne, czyli wkuwają się, jest to szkodnik o aparacie gębowym kłująco-sącym, wgryzają się do, wkuwają się do tkanek liścia i wysysają, i zaczynają wysysać soki. Także to jest to stadium L1, czyli stadium żerując. Następne stadium L2 i L3, czyli tutaj stopniowo przechodzi rozwój. Już to stadium, powiedzmy L2, te odnóża traci, już jest to stadium mniej mobilne, natomiast już zobaczcie, że ono zaczyna się powiększać, czyli cały czas żeruje, już zaczyna przybierać troszeczkę inne kształty, cały czas ten rozwój zachodzi. Zmienia się kolor, zwiększa się, że tak powiem, rozmiar w tej fazie. Natomiast jest to stadium właśnie słabiej mobilne, już te odnóża zostają sukcesywnie tracone, aczkolwiek niestety jest to cały czas to stadium, które żeruje, no i niestety jest to stadium, które wydziela bardzo duże właśnie ilości spadzi, czyli w wyniku tego, że żeruje, nadmiar cukru zostaje wydzielony jako wydalina i to właśnie powoduje te grzyby sadzakowe na tym się żywią. Idziemy, to jest mniej więcej gdzieś tam około 11-20 dnia. Po tym mamy stadium poczwarki, tak zwana pupa, puparium. Jest to, jeżeli ktoś produkuje grusze, czy miał do czynienia z gruszami, stadium bardzo podobne do miodówki gruszowej plamistej, tutaj właśnie te dwa punkciki z przodu, czyli tak zwane oczy. Jest to stadium już niemobilne, stadium nieżerujące, stadium, że tak powiem, z którego wylęże się owad już dorosły. No i niestety jest to stadium odporne na działanie wszelakich, że tak powiem, insektycydów, do wszelakich produktów z racji właśnie specyficznej budowy tego pancerzyka, który zabezpiecza właśnie przed jakimikolwiek czynnikami, a takim czynniku zewnętrznych. Idziemy dalej. Z L4, tutaj bardzo fajne zdjęcie od moich kolegów z Holandii. Zobaczcie, już widzimy tego, w cudzysłowie powiedzmy, motyla, tą białą muchę, która rodzi się właśnie z fazy puparium. Jeszcze jest to, że tak powiem, osobnik gnielot, natomiast tu widzicie, zauważcie Państwo, to co znacie ze swoich pól, jest to biały, mączysty nalot na skrzydłach owada dorosłego, natomiast tutaj jeszcze w tej fazie, jako ten osobnik młodszy, niedojrzały jeszcze, te skrzydła są przezroczyste, także on zaczyna jeszcze, że tak powiem, przechodzić, dojrzewać do tej fazy dorosłej. No i zaczyna się, że tak powiem, historia od nowa i następne pokolenie, następne, także tutaj praktycznie mógłbym zacząć od tego slajdu, skończyć na tamtym czy na tym, także tu generalnie jakby w tych kilku slajdach, w tych kilku zdjęciach starałem zamknąć się właśnie całą specyfikę rozwoju mącznika warzywnego. Także kilka takich ciekawych jeszcze rzeczy z niezapłodnionych jaj, na przykład rozwijają się samce, także to też warto może wiedzieć. Ciekawa rzecz, tutaj to zdjęcie po prawej, diapauza, czyli jest to charakterystyczne, że tak powiem, dla owadów, że w niesprzyjających warunkach one mogą, że tak powiem, czekać na to, nie przechodzić do następnej fazy rozwojowej, tylko sobie czekać, zostać w tej fazie, jakiej są i powiedzmy tam na te sprzyjające warunki przeczekać, także to też, że tak powiem, no, jest pewną rzeczą, która dosyć trudny sposób utrudnia i również nam jego skuteczne zwalczanie. No co, poznaliśmy naszego wroga, pora na to, żeby wytoczyć artylerię, wytoczyć działa i tutaj no, musimy, że tak powiem, bardzo, bardzo mocne te działa wytoczyć, bo wróg jest, że tak powiem, przedni.
Czym dysponujemy? Tutaj no, ja nie wiedziałem, co Karolina będzie mówić, Karolina też nie wiedziała, co ja będę mówił i tutaj ten mój slajd gdzieś tam się pokrywa w tym, co Karolina mówiła. Natomiast, szanowni Państwo, zauważcie jedną rzecz, że w zależności od gatunku kapusty, rośliny kapusty, którą uprawiacie, ten dobór preparatów jest, no nie wiem, stety czy niestety jest różny, różni się. Także tutaj ja to zaznaczyłem grubszym czcionkom, że to, co ja tutaj pokazuję, to, co mówię, nie odnosi się niestety do wszystkich gatunków kapustnych, odnosi się to do kapusty, jest to przykład kapusty głowiastej białej, także nie wszystkie insektycydy mają taki sam zakres rejestracyjny na wszystkie gatunki kapustnych, to się różni, także na to zwracajcie uwagę, czytajcie etykiety, żeby potem nie było, że popryskacie czymś, czym nie można. Preparaty i chemiczne, i preparaty biologiczne, czy preparaty powiedzmy o działaniu fizycznym, mechanicznym, opartym o jakieś oleje, wyciągi, o silikony. Również, jak już się Państwo domyślają, jest Movento i o Movento właśnie będę mówił. Również nasz preparat bajerowski Fiter zawierający kwasy karboksylowe, czyli preparat o działaniu kontaktowym, powierzchniowym, Movento będę mówił, azadirachtyna, czyli również preparat oparty na wyciągu z rośliny, cyanotraniliprol, czyli tutaj mamy w ochronie kapustnych dwóch przedstawicieli tej substancji i tutaj no, nie będę komentował, tu jakby nie będę się odnosił do stosowania tych preparatów, bo to jest preparat konkurencji, oni to wiedzą lepiej, jak to doradzać. Natomiast no, zaznaczę to, że musimy bardzo rozważnie stosować te dwa preparaty z racji tego, żebyśmy nie wywołali powiedzmy odporności na tą substancję. Tu jest kwestia właśnie zaprawiania rozsady i potem zabiegów nalistnych, także tutaj musimy to naprawdę wziąć pod uwagę. Olejek pomarańczowy, to o czym mówiła Karolina, flonikamid również, jeżeli chodzi o kapustne rejestracje, chyba tylko w kapustnych. No i plus preparaty właśnie o działaniu mechanicznym, fizycznym. Szanowni Państwo, czy to jest dużo, czy to jest mało? To już sami o tym wiecie, że walka z moczlikiem nie jest taka łatwa, prosta i nie zawsze to jest na tyle skuteczne. Natomiast no, w czym jest problem? Generalnie to, co mówiłem do tej pory, czyli wiele stadiów rozwojowych, często to, co sami Państwo też widzicie na jednej roślinie, wiele populacji, wiele faz rozwojowych, czyli tak zwana populacja mieszana, od spodu liścia, czyli to generalnie utrudnia nam jakby penetrację, dotarcie przez preparaty, powiedzmy, preparaty kontaktowe. Nasze działania, nasze zwalczanie powinno generalnie koncentrować się na tych właśnie pierwszych stadiach rozwojowych od L1, D3, bo to jesteśmy w stanie powiedzmy jedynie zwalczyć i tutaj wszelakie jakby tutaj naturalne ochrony, bariery, które czy mają powiedzmy larwy czy puparium, no niestety to wszystko jest to, co w dużym stopniu utrudnia, przeszkadza nam właśnie w stosowaniu środków kontaktowych. Tu jest kwestia właśnie, jeżeli chodzi o środki kontaktowe, czy te środki o działaniu właśnie mechanicznym, fizycznym, w dużym stopniu preparaty te pomagają nas walczyć właśnie to w te formy dorosłe, bo no, kwestia formy dorosłej, czyli powiedzmy przecinamy to, że nie wylęgają, nie znoszą następnych jaj, a druga rzecz, że to też jest, że tak powiem, rzecz bardzo upierdliwa, bo jeżeli tego jest dużo, to czy powiedzmy ścinanie kapusty głowiastej, czy kalafiora, czy brokuła, jest to problem, bo po prostu lata. Także wielu nawet gdzieś tam w gospodarstwach był problem, bo to przeszkadzało ludziom normalnie zbierać to na polu, wycinać, także nie tylko kwestia powiedzmy jakby tutaj obniżenia jakości plonu, ilości, ale samo to, że jest to rzecz, że tak powiem trudna, no jeżeli coś Państwu lata gdzieś tam między oczami, uszami, to wszystko jest to dosyć trudno, także tu jest w dużej mierze właśnie te preparaty do działania kontaktowym pomagają nam właśnie zwalczyć te, powinny pomagać nam zwalczyć tą formę dorosłą, natomiast nie jest to takie proste, bo jest to szkodnik, który siedzi pod spodem liścia. Znam kilka gospodarstw w Polsce, które próbowało wykorzystać powiedzmy coś takiego, to jest powiedzmy system droplek, to akurat jest to stosowane zdjęcia ze stosowania przy
fasoli szparagowej na kwestia, powiedzmy, na szarą pleś i aplikacja właśnie, jak ten opryskiwacz ruszy, belka się opuści na dół, czyli powiedzmy te rurki, one schodzą tutaj w dół między rzędami i następuje, powiedzmy, specjalne, są specjalnie dwie dysze i jest oprysk od spodu. Także natomiast no, w kapustnych wiem, że jest troszeczkę problem właśnie z racji sztywności liścia, powiedzmy kalafior, bo roku jeszcze we wcześniejszych fazach okej, można to zrobić, natomiast no, kapusta głowiasta, ona ma bardziej rozłożyste liście, jest to problem, natomiast no, ludzie szukają różnych metod, czepiają się różnych sposobów, żeby z mącznikiem sobie radzić, także no, może gdzieś kiedyś ta technologia pójdzie tak do przodu, że również ten system lub powiedzmy coś w tym typie będzie można zaadoptować do warzyw kapustnych. Movento. Kilka słów o Movento. Movento preparat, który doskonale Państwo znają, natomiast kilka takich charakterystycznych rzeczy. Jest to preparat o działaniu systemicznym, natomiast ta systemiczność jest dużo, dużo większa w porównaniu, powiedzmy, do innych. Substancja aktywna przemieszcza się po tej aplikacji na listy, bo tylko w taki sposób możemy i powinniśmy aplikować Movento. Przemieszcza się od liści praktycznie, można powiedzieć, tutaj do korzeni, do systemu korzeniowego. To też obserwujemy w przypadku warzyw kapustnych, jeżeli jest to zaaplikowane na czas i jeżeli powiedzmy nie ma dużej presji śmietki na początku, również Movento ogranicza śmietkę, nie powiem zwalcza, bo tak tutaj nie ma, natomiast widzimy, wiemy to od producentów, że jeżeli to Movento jest zaaplikowane właśnie w odpowiedni czas, również to pomaga nam w dużym stopniu ograniczyć właśnie presję śmietki. Movento działa w taki sposób, że hamuje syntezę lipidów, czyli tłuszczów, nie odkładają się materiały zapasowe i szkodnik, że tak powiem, umiera z głodu, on nie przechodzi w następne fazy rozwojowe i w taki, że tak powiem, młodocianym stadium zostaje i zamiera. Ważna rzecz w przypadku Movento, to wyróżnia Movento w stosunku zwłaszcza do preparatów, powiedzmy, z grupy pirytroidów. Jest to preparat bezpieczny dla organizmów pożytecznych i tutaj też to, zwłaszcza dla naturalnych wrogów mączlika, czyli biedronkowatych czy ośca. Jest to preparat jak najbardziej bezpieczny i cała tutaj gama właśnie tych pożytecznych organizmów pomagają nam również walczyć z mącznikiem i Movento jest tym preparatem, który właśnie przez to, że to jest, ma to działanie systemiczne, niekontaktowe, jest właśnie bezpiecznym i nie narusza tej fauny pożytecznej. Ważna rzecz, którą musimy pamiętać o stosowaniu Movento, to Movento jest to preparat dla cierpliwych, że nie ma tak, że dzisiaj pryskamy i jutro nam szkodniki leżą na ziemi, tak? To mamy w przypadku kiedyś, jak się stosowało, powiedzmy, chloropiryfos czy dimetoat. Tutaj no, musi zajść pewna, powiedzmy, reakcja, pewna przemiana, transformacja chemiczna i ten spirotetramat, który jest substancją aktywną, on w roślinie przechodzi spirotetramat cis-enol i to jest dopiero ta forma, która działa na szkodniki, także tutaj no, musicie, szanowni Państwo, uzbroić się w te 2-3-5 dni cierpliwości, żeby ta zmiana zaszła, żeby preparat się po roślinie rozszedł i żeby szkodnik go pobrał i dopiero w takiej formie szkodnik, że tak powiem, preparat działa na szkodnika. Substancja właśnie po tej przemianie działa na szkodnika. Jedyny graf, który wykorzystuję właśnie w przypadku Movento, kilka dobrych lat temu doświadczenie, które wykonała nasza koleżanka Kasia Gładka z działu doświadczalnictwa. Jeszcze, że tak powiem, kiedy był Proteus, startuję tutaj z poziomu zerowego, to jest mszyca na kapuście pekińskiej. 3 dni po zabiegu, tu zobaczcie Państwo, tu gdzie mamy ten zielony kolor i ten brązowy, no tu populacja za bardzo nam nie spadła, tu gdzie daliśmy, powiedzmy, czy Proteusa, czy Karate, momentalnie widać, że ta populacja spadła, natomiast idziemy dalej 7 dni po, zobaczcie, tu już, że tak powiem, to działanie preparatów kontaktowych już zaczęło, że tak powiem, słabnąć, natomiast tu gdzie było podane Movento, im niższy słupek, tym lepiej, czyli ta liczba mszyc spada, idziemy 13 dni, czy praktycznie 2 tygodnie po, zobaczcie, tutaj rośnie, już tutaj nie ma praktycznie działania, natomiast w przypadku Movento, ono dopiero wchodzi na obroty. To było po pierwszym zabiegu, tutaj zobaczcie, powtórka, drugi zabieg, ja tu mówię tak zwane dopalenie jeszcze, dobicie, na dobicie
i praktycznie populacja wykasowana do zera. Także to musimy o tym pamiętać, że Movento ma taką właściwość, a nie inną i musimy, że tak powiem, żeby było, żebyście byli zadowoleni z tego, musicie, że tak powiem, te właściwości Movento respektować, żeby było to skuteczne. Najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o Movento, nie ma tego efektu knockdown, czyli to, co mówimy gdzieś tam przy peretroidach, trochę cierpliwości. W przypadku warzyw kapustnych bardzo polecamy stosowanie z adiowantem. Kwestia tutaj wosku, zwłaszcza to, co wcześniej mówiłem, w tych upalnych temperaturach, kiedy roślina wytwarza tego wosku dużo, dużo więcej, chroni się powiedzmy tutaj przed utratą wody, także to musimy o tym pamiętać. Nie zalecamy stosowania Movento w tag mixach i z racji tego, że jest to preparat typowo systemiczny, również inne preparaty systemiczne, nie rozcieńczajmy go za dużo. Te 300 litrów, tu jest kwestia powiedzmy dobrych końcówek, dobrej jakości oprysku, żeby to nam nie spływało po liściach, żeby na tych liściach zostało. Im tego więcej zostanie, tym więcej preparatu substancji aktywnej trafi do liścia. Movento, ja napisałem, lubi, potrzebuje aktywnej rośliny, czyli to jest kwestia, jeżeli jakieś mamy uszkodzenia, czy po przymrozkach właśnie w te upalne temperatury, no niestety, to nie są warunki, jest to połączone tutaj z tym ostatnim punktem, czyli Movento, temperatura. Nie mamy czegoś w przypadku Movento, tak jak mamy peretroidy, powiedzmy ten zakres temperaturowy, czy fosfor organiki, tylko tu jakby temperatura wpływa na aktywność rośliny, także w wypadku kapustnek, jeżeli mamy powiedzmy te 35 stopni, 30 kilka dni, kilka tygodni, niestety to nie sprzyja temu, żeby Movento tutaj dobrze w roślinie chodziło, żeby dobrze działało, także o tym też musimy pamiętać. I ostatni już slajd, chyba troszeczkę przeciągłem 5 minut, ale kwestia właśnie pozycjonowania samego Movento. Z racji to, co Państwu pokazywałem na tym zdjęciu, skrót właśnie tych wszystkich faz rozwojowych, czyli mamy tutaj jaja, tu mamy powiedzmy tą pierwsze stadium L1, to jest właśnie ten czas, kiedy widzimy, że te jajka już zmieniają kolor, albo już widzimy, że nie ma tego półkola czy tego kołka, tylko już się, że tak powiem, te larwy zaczynają się gdzieś tam po liściu rozpiększać. To jest czas na to właśnie, żeby dać Movento. Także tu gdzieś powiedzmy na fazę jaja, między fazą, to powiedzmy na samym początku lub powiedzmy przed wylęgiem, możemy jeszcze gdzieś dać powiedzmy, bo tutaj możemy zastosować do 2 razy w sezonie w wypadku na przykład kapusty głowiastej, także możemy jeszcze potem gdzieś powiedzmy, kiedy te fazy się przechodzą z jednej na drugiej, na tak zwane dobicie jeszcze możemy dać jeszcze raz, także tutaj musimy o tym pamiętać, właśnie ten czas aplikacji to jest najważniejsza, kluczowa rzecz w przypadku Movento. Tu się na tym nie będę rozwodził, mogą Państwo spokojnie sobie potem wrócić, odtworzyć tą prezentację, poczytać sobie tutaj dokładnie. To jest to, co ja też mówiłem, jest kilka rzeczy może bardziej rozpisanych, nie będę tu się rozczytywał, także z mojej strony to wszystko. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za to, że Państwo poświęcili ten czas, bo naprawdę dzisiaj pogoda sprzyjała bardzo pracom polowym. No i życzę Państwu, żebyście byli tak, że tak powiem, zadowoleni, uśmiechnięci, mieli pełne kosze warzyw w dobrej cenie, żebyście byli tak zadowoleni jak ta pani z dalekiej pewnie Afryki, uśmiechnięci i zadowoleni. Także tym optymistycznym akcentem kończę. Dziękuję. Dziękuję Radku, dziękuję za przedstawienie tych informacji. Myślę, że na pewno po tym problem z białą muchą będzie mniejszy. Jeszcze takie mam pytanie w nawiązaniu do informacji, którą przekazałeś, że Movento wykazuje pozytywne działanie w odniesieniu do śmietki. Tutaj mamy dość dużo zapytań, w tej chwili jest dość dużo tego szkodnika na polach. Są problemy ze śmietką w tym sezonie dość duże już. Takie pytanie, co ty byś ewentualnie tu polecił? Widzę Jakub, pyta Piotr, Anna, co na tą śmietkę w tej chwili można byłoby zastosować? To znaczy żeby... tak, no podstawa, Marcin, podstawa, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o śmietkę, to generalnie tak, no tutaj zmienił nam się dobór środków ochrony, jeżeli chodzi o śmietkę i tutaj no bazowe, nie chcę tutaj powiedzmy oceniać, czy to jest bardzo dobre, czy średnio działa, bo tu opinie są powiedzmy różne, ale tu podstawa to na pewno będzie powiedzmy profilaktyka, czyli zaprawianie, jest taka możliwość, że jest produkt, który możemy to zaprawiać, daje nam ten powiedzmy tą gwarancję, powiedzmy, czy jakąś tą powiedzmy ochronę,
stronę przez te, nie wiem, kilkanaście dni czy przez kilka tygodni, to jest baza. Natomiast no jak to bywa w przyrodzie, powiedzmy, zwłaszcza jak mieliśmy ten dziwny kwiecień, bardzo chłodny, to tu działanie tych, powiedzmy, środków systemicznych było no takie chyba bardzo różne i nie do końca, że tak powiem, satysfakcjonujące. Ważna rzecz, monitoring. Ja jestem wielkim zwolennikiem, orędownikiem monitoringu, czyli tu w przypadku śmietki kapuścianej jest to wystawianie tych pułapek, żółtych pułapek zapachowych. Taka pułapka kosztuje, nie wiem, między chyba tam 30 kilka złotych, także zachęcam do kupienia, bo wtedy widzimy, ile tego dziadostwa nam lata i co powinniśmy robić. Natomiast jeżeli chodzi o Movento, no Movento nie jest typowym produktem pod kątem śmietki, natomiast mówię, przez te kilka lat ja już się przekonałem, nie tylko my jako tutaj firma Bayer, ale również od producentów, to głównie, powiedzmy, na Kujawach, ja jeszcze pracowałem w terenie, to gdzieś tam, powiedzmy, jeżeli ten zabieg był wykonany na około 2 tygodnie po posadzeniu, to mówię na przykład w przypadku brokułów, też musimy mieć jakąś tą powierzchnię liścia, bo tutaj Movento nam się tylko wchłania przez liść, a jeżeli, powiedzmy, na początku tej presji śmietki takiej nie było, że jak wyciągamy roślinę z ziemi, to tam się wysypuje jak koraliki i tu może być problem, bo jak mówiłem wcześniej, Movento, ono przemieszcza się góra-dół, także jeżeli są, powiedzmy, jest obgryzione te tkanki przewodzące, obgryziona tak zwana kora, czyli to, co przewodzi również wodę czy składniki mineralne, no niestety w takim wypadku nie możemy liczyć na jakąś, powiedzmy, no, efektywność czy przemieszczanie się, skuteczne działanie Movento, także jest to preparat, który może Wam pomóc przy śmietce, natomiast tutaj jakby całego sukcesu ze śmietką nie stawiajcie na Movento, bo to nie jest produkt, który ma takie przeznaczenie. Jest to jakby rzecz dodatkowa, która może Wam pomóc przy zachowaniu odpowiednich, powiedzmy, działań. Dziękuję. Jeżeli bardzo. Byłyby jakieś pytania dokładnie o śmietkę, ja zapraszam do kontaktu telefonicznego czy mailowego do mnie, można to znaleźć na stronach bajerowskich, także nie będę przedłużał. Dziękuję Państwu. Dziękuję, a Państwa zachęcam do skorzystania z numeru do kolegi Radosława. Proszę Państwa, dziękuję, za nami dwa wykłady. Witam wszystkich, którzy powrócili z prac polowych i dołączyli do nas. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do kolejnego zagadnienia. Kolejne zagadnienie omówi nam doktor inżynier Sławomir Doniec z firmy AgroSimex, a będzie to tematyka związana z nawożeniem i z jakością plonu. Pan doktor przedstawi nam wykład pod tytułem Podstaw na jakość plonu kapustnych. Proszę zatem o informację, to o czym należy pamiętać przy żywieniu roślin kapustnych, stawiając na jakość, jakie składniki pokarmowe są istotne dla tego gatunku, kiedy je stosować, jakie nawozy wybierać. Proszę Państwa, Sławomir Doniec, firma AgroSimex i Podstaw na jakość plonu warzyw kapustnych. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz. Tak jak Marcin mnie przedstawił, moje imię, nazwisko Sławomir Doniec. Mili Państwo, ja, podobnie jak koleżanka Karolina, która miała pierwszy wykład, pracuje w firmie AgroSimex. Z kolei ja się zajmuję nawożeniem, czy też produktami, tematyką dedykowaną ogólnie nawożeniu warzyw, nawożeniu roślin rolniczych, czy też sadowniczych, jak również zajmuję się też tematem związanym z adiuwantami. Dlatego mam dzisiaj przyjemność z Państwem tutaj być, przedstawić parę produktów, przedstawić naszą technologię, jak uzyskać jakość, najwyższą jakość warzyw kapustnych. Oczywiście, mili Państwo, zarówno Karolina, jak i Radek tutaj przedstawiali bardzo fajne prezentacje, mówili o środkach ochrony roślin, insektycydach, fungicydach, herbicydach. Na jednym ze slajdów Radka pojawiła się taka informacja, co było pierwsze, czy jajko, czy kura. Ja myślę, że pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to zastanowić się nad jakością, bo ta jakość się cały czas pojawia. Często gęsto mówimy jakość albo jakość naszego produktu, a myślę, że każdy z nas, każdy z Państwa, jak również my, doradcy czy pracownicy koncernowi, pracownicy firm dystrybucyjnych, no lepiej się czujemy, jak Państwu bardzo dobrze doradzimy, jak zastosujecie nasze produkty i jesteście z nich raz, że zadowoleni, a dwa, uzyskacie to, co chcecie uzyskać, czyli tą oczekiwaną jakość. Oczywiście, no, jeżeli jest jakość, to jest lepsza cena i jest lepsza sprzedaż, wszyscy są zadowoleni. Przechodząc do
wspomnianych warzyw kapustnych, o których mamy dzisiejsze seminarium. No oczywiście, żeby uzyskać daną jakość produktów, no musimy spełnić pewne wymagania, tudzież wymagania minimalne, takie jak no uzyskanie warzyw kapustnych czy również innych warzyw, no praktycznie można powiedzieć w takim stanie nienaruszonym, o świeżym wyglądzie, bez oznak kwitnienia, warzyw przede wszystkim zdrowych, warzyw, które no nie wykazują objaw żerowania szkodników, czyli też warzyw wolnych od szkodników, warzyw wolnych od uszkodzeń spowodowanych przez szkodnika, ale warzyw również spowodowanych, wolnych od uszkodzeń spowodowanych no mechaniką, czy też obiciami, między innymi przez wiatry, obicia spowodowane agrowłókniną przez wiatry. Te wymagania minimalne my musimy, mieli Państwo, musicie czy sami, czy też przy naszej pomocy, naszej wspólnej współpracy musicie, mieli Państwo, spełnić, żeby mieć tą satysfakcję, że macie wysokiej jakości pierwszej klasy no, warzywa. Oczywiście takie warzywa, myślę, że się bardzo dobrze sprzedaje. Wy macie satysfakcję, że możecie podać swojemu klientowi warzywa zdrowe, a przy okazji no, uzyskać dużo, dużo, dużo lepszą cenę. Tutaj na tym slajdzie pokazuję, wyciągnąłem taką podstawową klasyfikację, pierwszą klasyfikację warzyw, które są klasyfikowane w pierwszej kategorii. Oczywiście tu są pewne wyznaczniki, jak również no, zgodnie z normą jest również druga klasa warzyw, gdzie dopuszczalne są pewne deformacje, czy też pewne, powiedzmy, delikatne w cudzysłowie uszkodzenia warzyw. Ale generalnie, mieli Państwo, chodzi nam o to, żeby uzyskać piękne, zdrowe, ładne warzywa. I teraz jak do tego dojść? Oczywiście przy pełnej profilaktyce, przy pełnym zachowaniu ochrony herbicydowej, fungicydowej, przy zastosowaniu najlepszych produktów typu Movento na szkodniki, oczywiście nie możemy zapomnieć o nawożeniu. No, znowu pojawia się to pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, kura czy jajko? No oczywiście nawożenie jest jakby takim kluczowym elementem w mojej ocenie, od którego musimy zacząć, żeby w ogóle mówić o wysokiej jakości warzyw, o wysokiej jakości produktu. Przede wszystkim no, kwestia, która pojawia się praktycznie na wszystkich wykładach, na wszystkich webinariach, czy też prelekcjach, no, powinniśmy zachować tę optymalną zawartość składników w glebie dla warzyw. I tutaj w przypadku oczywiście kapustnych, czy to kapusty białej, późnej, kapusty wczesnej, później kapusty czerwonej, kapusty włoskiej, oczywiście w przypadku wszystkich warzyw ustalone są zawartości optymalne danych składników, które powinny występować w glebie. Jak również tutaj zwracam uwagę, że szczególnie w przypadku warzyw kapustnych bardzo ważnym makroskładnikiem jest azot. Azot, myślę, że każdy z nas bardzo dobrze wie, nieodzowny składnik, nieodzowny budulec, ale te dawki azotu powinny być zarówno nie za duże, nie za małe, powinny być optymalne, takie, jakie wychodzą nam z naszych badań, z naszych próbek, które myślę, że Państwo już w dużej mierze jako profesjonalni producenci robicie. Dlaczego? Dlatego, że zbyt wysokie dawki azotu mogą być przyczyną luźnej budowy główki i pogorszenia przydatności kapusty do przechowywania i kwaszenia. Myślę, że o to nam nie chodzi. Natomiast również zbyt wysokie dawki azotu powodują także obniżenie zawartości cukrów, kwasu askorbinowego, natomiast powodują wzrost zawartości azotanów. Też nam o to nie chodzi. Zbyt niskie dawki azotu, no myślę, że Państwo często widzieli na wielu plantacjach, że niedosyt azotu, czy też niedobory azotu, gdzie te warzywa po prostu widać, że są żółte, że im tego składnika budulcowego jak azot brakuje. Dlatego, tak jak wspomniałem, bardzo ważna jest tutaj zaczęcie od podstaw, czyli analiza gleby, przeanalizowanie tego, co mamy w swoim warsztacie pracy, w swoim gospodarstwie, w swojej glebie, i odpowiednie zalecenia
nawozowe pod, pod dany sezon. Również nieodzownym składnikiem, i myślę, że Państwo sobie zdają z tego sprawę, ponieważ to jest też temat bardzo mocno poruszany zarówno przez nas, jak i również przez, przez firmy konkurencyjne, ale również przez grono wszelkiego rodzaju naukowców, jest próchnica. Próchnica, która jest bardzo ważnym również czynnikiem, powiedzmy, no, czynnikiem takim budulcowym, jakość, budulcowym jakości plonu, ponieważ tak naprawdę ta próchnica wpływa nam na całe życie biologiczne oraz właściwości, właściwości fizyko-chemiczne, właściwości sorpcyjne w glebie. Brak próchnicy, czy nieodpowiedni poziom próchnicy na naszym, w naszym warsztacie, na naszym polu, no skutkuje, jakby niesie negatywne skutki w późniejszym etapie uprawy warzyw. I teraz, mieli Państwo, jak wyjść i dostarczyć naszym warzywom, jak ten nasz warsztat wzbogacić, przede wszystkim o to, żebyśmy na starcie już mieli świadomość, że robimy dobrze i że te nasze działania są i są ukierunkowane i prowadzą w właśnym kierunku, żeby zbudować tą najwyższą jakość warzyw. Pierwsza metoda, czyli poprawa próchnicy, doprowadzenie tego do naszego warsztatu, żeby ta próchnica była w optymalnym poziomie. Pierwsza metoda służąca poprawie próchnicy w glebie. My jako dystrybutor, jako jedna z największych firm, która dystrybuuje środki ochrony roślin, tudzież nawozy w segmencie warzywniczym, sadowniczym, oferujemy Państwu bardzo fajne, doskonałe rozwiązanie w postaci preparatu Roza Humus. Myślę, że większość z Państwa z tym preparatem się spotkało, a ci, co się spotkali, są zapewne bardzo zadowoleni z tego preparatu, gdyż no, efekty po zastosowaniu tego preparatu są bardzo miarodajne i są naprawdę, naprawdę widoczne. Produkt jest to tak naprawdę nawóz organiczno-mineralny zawierający w swoim składzie kwasy humusowe, zawierający potas, zawierający żelazo i tak naprawdę jest to tak zwana alternatywa dla obornika, gdyż no, te kwasy humusowe, kwasy fulwowe, które są zawarte w tym preparacie, powodują nam tutaj aktywację zarówno życia biologicznego na naszej plantacji, jak również powodują nam tutaj no, odpowiedni taki, powiedzmy, start dla roślin, budowę tego przyczółku dla powstania próchnicy. Preparat jest bardzo bezpieczny, preparat przez nas jest rekomendowany do wszelkiego rodzaju upraw, czy też dawkowania go, aplikacji go w polu, czy też aplikacji go na rozsadę. Preparat, który w dużej mierze wpływa na rozwój systemu korzeniowego i to jest naprawdę bardzo fajny efekt, widoczny efekt po Roza Humusie. Jest to potwierdzone wieloletnimi badaniami z naszej strony, czy ze strony producenta. Bardzo łatwy preparat w aplikacji, dawka od 3 do 6 kg na hektar. Dość dobrze, czy też można powiedzieć bardzo dobrze, mieszający się z większością tutaj stosowanych środków ochrony roślin. Mówię dość dobrze, czy też z większością, bo zawsze są jakieś wyjątki i z mieszalnością to tak jak ja z mojego doświadczenia, jak już pracuję parę ładnych lat w branży, to z różnymi sytuacjami się spotykałem, dlatego zawsze ten margines błędu sobie zostawiam, ale twierdzę, że Roza Humus się bardzo fajnie miesza z większością dostępnych środków ochrony roślin, jak również dobrze, czy też bardzo dobrze miesza się z RSM-em. Druga metoda, żeby dobrze wystartować tutaj z tą jakością, wystartować w celu uzyskania wysokiej jakości warzyw, jest preparat podobny do Roza Humusu w naszej ofercie, preparat Startus Active Duo, również preparat oparty na kwasach humusowych, kwasach fulwowych, z tym, że zawiera tutaj w swoim składzie fosfor, zawiera azot, zawiera potas. Preparat dla grupy Państwa, czy też dla Państwa, którzy lubią płynne formulacje. Ponieważ Roza Humus jest w formie sypkiej, preparat Startus Active Duo jest w formie płynnej. Tak naprawdę takie samo działanie jak Roza Humus, takie same efekty
korzyści tutaj w naszym warsztacie pracy, w naszej glebie. Dawka rekomendowana od 3 do 5 litrów na hektar. Proszę zwrócić tutaj uwagę, takie zdjęcie znalazłem w naszym archiwum. Preparat był stosowany na zboża. Jak Startus Active Duo bardzo fajnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego. A tak naprawdę, no mieli Państwo system korzeniowy, porządny system korzeniowy, to tak naprawdę od korzenia wszystko się zaczyna. Czyli jeżeli mamy porządny system korzeniowy, odpowiednio rozwinięty, odpowiedni system włośnikowy, no wówczas możemy myśleć o dalszej, tak naprawdę o dalszej ochronie i o dalszych problemach, które nas czekają. Oczywiście, mili Państwo, mamy załatwiony temat próchnicy, natomiast bardzo ważna sprawa również, proszę pamiętać o tym, że co roku z naszego pola wywozimy wraz z plonem, czy też z plonem właściwym, wywozimy pewną ilość makro i mikroskładników. Tutaj profesor Sady z Krakowa określił takie liczby graniczne dla poszczególnych warzyw. I również te ilości wywożone z pola z plonem właściwym również musimy w jakiś sposób uzupełnić. Są różne na to metody, oczywiście tutaj pierwsza sprawa, nasze rekomendacje produktowe, nasze produkty posypowe, które mamy w naszej ofercie, cała gameta produktów bezchlorkowych, bardzo dobrych produktów belgijskich z firmy Rosier, Rosa Ferty, produkty potasowe, Crop Mix oraz Crop Complex. Tutaj na uwagę zasługuje to, że tak naprawdę to są produkty z firmy SQM, czyli z firmy, która jest tak zwanym liderem w produktach potasowych na całym świecie. Także są to produkty najwyższej jakości. Śmiem twierdzić, że numer jeden w gamie produktów potasowych. Z tego względu, że tak jak wspomniałem, no firma SQM jest liderem w produktach potasowych i mają tą technologię produkcji nawozów potasowych opracowaną do perfekcji. W naszej ofercie i też bardzo ciekawe rozwiązania, którymi Państwa bym chciał zainteresować, a które służą nawożeniu, są tak zwane nawozy granulowane, bardzo fajne, łatwe w aplikacji nawozy skompleksowanym składem. Tutaj oczywiście dawka tych nawozów waha się od 20 do 30 kg na hektar. Natomiast na uwagę zasługuje to, że te nawozy są naprawdę bardzo, bardzo wydajne, a szczególnie proszę zwrócić tutaj na podkreślone przeze mnie formulacje koformulację tak zwaną TPP, czyli system ochrony fosforu, który zapewnia bardzo wysoką wydajność. Szczególnie ma to znaczenie w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach, gdzie ta pogoda jest jaka jest, no nie da się ukryć, nie była dla nas ciekawa, nie rozpieszczała nas. Można powiedzieć, że ten fosfor w wielu przypadkach nie był dostępny, czy też był usteczniany. Tutaj w przypadku tych naszych nawozów granulowanych mamy tam technologię, koformulację, która zapewnia bardzo wysoką, w szczególnie stresowych warunkach dostępność fosforu. Bardzo bogata paleta nawozów posypowych w firmie AgroSimex. Zachęcam do zapoznania się, do prześledzenia na naszych stronach. Natomiast no w celu oczywiście, mili Państwo, osiągnięcia wysokiej jakości warzyw, wysokiej jakości warzyw kapustnych, oczywiście tutaj nawożenie posypowe, próchnica, nawożenie posypowe, ochrona, fungicydy, insektycydy, ale mili Państwo, proszę nie zapominać o nawozach dolistnych. Nawozy dolistne tak naprawdę to jest to, co nam buduje naszą jakość, ale nawóz dolistny nawozowi dolistnemu nie jest równy. Niestety to też na to trzeba zwrócić uwagę. My w naszej ofercie posiadamy swoją własną linię nawozów ASX, tak zwane ASX Magnes Plus, ASX Macro Plus, Potas, Fosfor, bardzo mocno, wysoko wydajne, skompleksowane nawozy NPK z mikroskładnikami i co najważniejsze, mikroskładniki są w 100% skalatowane przez kwas EDTA. To oznacza, że w naszych nawozach mikroskładniki są w 100% dostępne dla roślin. Dlatego, mili Państwo, jeżeli
wykonujecie zabiegi fungicydowe, czy wykonujecie zabiegi insektycydowe. Nasze nawozy bardzo dobrze się mieszają z preparatami, ze środkami ochrony roślin. Zachęcam zawsze do dodawania od 2 do 4 kg tych nawozów, żeby profilaktycznie uzupełnić niektóre mikroskładniki, czy też profilaktycznie w warunkach stresowych uzupełnić nawet i makroskładniki. A co jest bardzo ważne, jest w czym wybierać, ponieważ tak naprawdę no, nasza paleta jest bardzo bogata, jak Państwo widzieli, od kompleksowych nawozów poprzez chelaty poszczególnych mikroskładników. Bardzo ciekawą pozycję w naszej ofercie i do tego też Państwa zachęcam, ponieważ gro producentów warzyw kapusty przekonało się do tych produktów, są produkty z serii Rosa Leaf. 4 grupy produktów, produkty, które też są z wartością dodaną, jako jedyne produkty na rynku z wartością dodaną, którą jest witamina C. Proszę zwrócić uwagę na skład poszczególnych produktów. No bardzo, bardzo, skład bardzo ciekawy, dlatego tutaj Państwo nie płacą za wodę, nie płacą Państwo za objętość, płacą Państwo stricte za, kupując produkt, płacą Państwo stricte za makro i mikro składniki. Oczywiście mamy nawożenie dolistne, które wpływa nam w dużej mierze na plon, na jakość plonu, ale również proszę nie zapominać o biostymulacji, szczególnie w ostatnich latach, gdzie te biostymulatory w wielu przypadkach tak naprawdę ratują wielu producentom, czy to producentom warzyw, czy producentom sadowniczym, czy nawet i rolnikom, tak naprawdę ratują plon. My na chwilę obecną jesteśmy Państwu w stanie zaproponować ze biostymulatorów takie rozwiązania jak rozwiązania oparte o krzem, czy też rozwiązania oparte o tytan. To są dwa bardzo fajne rozwiązania, krzem i tytan, mające bardzo duże znaczenie w uprawie warzyw, szczególnie krzem, gdzie wpływa na wzrost odporności roślin na wszelkiego rodzaju choroby, patogeny, a co wiadomo za tym idzie, no, powoduje to, można powiedzieć, skutek uboczny, czyli zwiększenie i poprawę jakości plonu. Również bardzo ważnym nawozem i bardzo ciekawym nawozem w naszej ofercie jest Bolero. Bolero jest tak naprawdę jedynym produktem opartym o formę boru w postaci pentaboranu sodu, jedyny taki produkt na rynku. A mieli Państwo, jak dobrze wiecie, bor jest nieodzownym pierwiastkiem, składnikiem tam, gdzie następują podziały komórkowe. Tam, gdzie są merystemy, gdzie następują podziały, jest potrzebny bor. My ten bor dostarczamy w postaci naszego produktu, ale co jest bardzo ważne, ten bor jest bardzo szybko przemieszczany. Tak naprawdę po zastosowaniu Bolero, ta forma boru, która jest tutaj zawarta, pentaboran sodu, przemieszcza się w ciągu 8 godzin. Pozostałe nawozy borowe, oparte szczególnie o boratanolaminę, potrzebują 24 godzin. Natomiast no, szybkość ma tutaj znaczenie i tak naprawdę to jest najszybszy bor na rynku. Kolejna bardzo ważna pozycja w naszej ofercie, pozycja, którą bym Państwu chciał tutaj już bardziej mocniej zainteresować, to są nawozy wapniowe typu Calcyminial, typu Metalosate, ale szczególnie na uwagę zasługuje nawóz Calcymina. Jest to produkt, który zawiera w swoim składzie wapń, zawiera w swoim składzie tlenek wapnia, zawiera azot, ale zawiera również wolne aminokwasy, czyli tak naprawdę mamy połączenie bardzo dobrego nawozu z dużym zawartością wapnia z formą aminokwasów, z właściwością taką biostymulującą. Tak naprawdę w warunkach stresowych, kiedy musimy dostarczyć roślinie jakiś aminokwas, żeby poprawić kondycję fizjologiczną,
Tutaj w pakiecie tak naprawdę Państwo również dostarczają VAPT, który no myślę, że każdy z nas sobie zdaje sprawę, jest bardzo ważnym składnikiem szczególnie dla warzyw. Te aminokwasy, które zawarte są w kalcyminalu, no zawierają, pełnią bardzo szeroką, tak naprawdę ogromną rolę i tych aminokwasów jest cała paleta w tym naszym produkcie, bo tak jak Państwo widzą, jest tutaj 6,3% wolnych aminokwasów i tak naprawdę w tych 6% zawarte są wszystkie w zasadzie dostępne aminokwasy, które najważniejsze aminokwasy, które powinniśmy roślinie dostarczyć. Oczywiście tutaj również w warunkach stresowych, w warunkach gradu, czy też w warunkach no, uszkodzenia roślin, w naszej palecie znajdują się nawozy Wiflo, o której między innymi tutaj koleżanka Karolina na początku w swojej prezentacji wspominała. Również bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie, do których Państwa chciałbym zachęcić, ponieważ tutaj skład, jest to cała paleta nawozów Wiflo, ale szczególnie jeden produkt Wiflo CAS, czyli wapniowo-siarkowy, gdzie wapń jest jakby skompleksowany w postaci nanocząsteczek, zawierają nanocząsteczki tutaj te nawozy w swoim składzie, co powoduje no również bardzo szybkie przemieszczanie, czy też bardzo taką fajną, bardzo fajne pokrycie, bardzo fajną barierę dla wszelkiego rodzaju patogenów, szczególnie jeżeli mamy uszkodzenia mechaniczne na naszych roślinach. No oczywiście tutaj wspomniałem, że to są te nanocząsteczki. Ten nasz Wiflo CS no zdecydowanie również wpływa na poprawę jakości owoców czy też warzyw. Szczególnie tutaj produkt jest zalecany dla tych Państwa i my też go rekomendujemy dla tych Państwa, którzy tutaj decydują się na przechowywanie swoich warzyw, żeby ta jakość przechowalnicza była naprawdę, naprawdę wysoka. Również Wiflo C miedziowo-borowy, to jest nawóz, o którym wspominała tutaj Karolina, czyli tutaj jest bardziej już taka rola profilaktyczna przed no, stworzeniem takiej bariery dla wnikania dla patogenów, ale również dostarczamy miedź, również dostarczamy bor dla naszych warzyw. Paleta nawozów dolistnych jest bardzo, bardzo bogata, jest w czym wybierać, dlatego zachęcam Państwa do tych produktów. Są to produkty tak naprawdę z najwyższej półki. Na sam koniec chciałem wspomnieć tylko o dwóch produktach, bardzo szybko o dwóch produktach. Tak naprawdę są to produkty w tym momencie Maral, biostymulator do zadań specjalnych, numer jeden wśród biostymulatorów na rynku. Produkt o tyle ciekawy, że jest to jedyny produkt na rynku, który w swoim składzie zawiera wyciąg z trzech alg morskich. Ascophyllum nodosum, Laminaria digitata i Focus species. Tak naprawdę większość produktów, czy praktycznie wszystkie produkty na rynku opierają się o jeden gatunek z tych alg. My w swoim produkcie mamy trzy rodzaje alg. Mamy trzy różne rodzaje mechanizmów działania, a oprócz tego no również w tym produkcie jest NPK i cynk oraz fenylopropanoidy, które są bardzo, bardzo ważne, szczególnie bardzo ważne w warunkach stresowych, wpływają na stymulację odporności naszych roślin. Generalnie produkt naprawdę, naprawdę bardzo ciekawy. Tak jak wspomniałem, jest to w mojej ocenie w tym momencie lider wśród biostymulatorów na rynku. Zachęcam Państwa do przetestowania, do spróbowania, do poczytania w internecie na temat tego produktu, bo jest bardzo dużo ciekawych informacji. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa go zastosuje, ten produkt, to na pewno już nie wróci do żadnego innego biostymulatora, tylko się przekona, że to rozwiązanie jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobre. Co jeszcze bardzo ważne w przypadku tego produktu, on w swoim składzie zawiera jod, a jod, no wiele badań donosi, jest takim również pierwiastkiem, jest takim wabikiem dla pszczół, dlatego to też jest jakby jego taka dodatkowa funkcja, dodatkowa jego zaleta.
Nasze dawki rekomendowane od 0,75 litra na hektar do 2 litrów na hektar. Jak najbardziej produkt nadaje się do fertygacji, jest przez nas polecany do fertygacji. I mili Państwo, ostatni produkt, o którym chciałem powiedzieć parę zdań, Mercedes klasy N. Ja sobie go tak go nazwałem, sezonu 2021 w ofercie firmy AgroSimex, produkt o nazwie Rizosum N+. Produkt, który tak naprawdę opiera się N, czyli o azot, pierwiastek życia, ale ten azot jest dostarczany dla naszych warzyw troszkę w inny sposób. Nie jest on dostarczany w postaci nawozów, nie jest on dostarczany w postaci nawożenia dolistnego, ale jest on tak naprawdę dostarczany w postaci azotu z powietrza atmosferycznego. I jest to możliwe dzięki temu, że ten nasz produkt Rizosum N plus zawiera w swoim składzie azotobakter. Są to bakterie, które wiążą azot atmosferyczny. I mili Państwo, preparat ten, czy produkt ten, czy nawóz ten jest tak naprawdę żywą fabryką azotu na naszych polach. Po jego zastosowaniu tak naprawdę z naszych badań, z naszych doświadczeń, a mamy ich bardzo dużo, bardzo mnóstwo robiliśmy doświadczeń z tym produktem, nawet można dawkę azotu zmniejszyć do 20% w nawozach mineralnych, co będzie miało i już ma, a będzie miało bardzo kluczowe znaczenie w momencie, kiedy zacznie faktycznie funkcjonować ustawa ozotonowa, o której się w ostatnich czasach bardzo dużo mówi. Tyle z mojej strony, mili Państwo, na temat naszych technologii, na temat naszych produktów, które my rekomendujemy tutaj do uprawy warzyw, z którymi chciałem się z Państwem podzielić. Także dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do zadawania pytań, jak również również podpisuję się tutaj pod apelem koleżanki Karoliny, zachęcam do odwiedzania naszych stron internetowych, do subskrybowania naszego Facebooka, oglądania naszego kanału YouTube, bo naprawdę bardzo dużo fajnych, ciekawych informacji mogą Państwo się tam dowiedzieć. Bardzo wiele problemów, bardzo takich trudnych problemów jest tam poruszane, także zachęcam i zapraszam do przetestowania, do stosowania naszych produktów. Dziękuję, Sławku. Dziękuję bardzo, Sławku, za przedstawienie tych informacji, jakie pierwiastki są istotne w produkcji warzyw kapustnych oraz przedstawienie palety oferty nawozów firmy AgroSimex, które można użyć do uzupełnienia poszczególnych składników. Proszę Państwa, przed nami ostatni wykład, ale bardzo, bardzo ważny wykład odproducencki. Witamy serdecznie raz jeszcze Damiana Micyka, producenta warzyw z Małopolski, producenta kapusty, kalafiora, brokuła, który zechciał się podzielić z nami swoją receptą na udaną produkcję warzyw kapustnych, na udane programy zwalczania chwastów, szkodników, chorób. Także Damianie, bardzo proszę o przedstawienie swojej prezentacji. Witam jeszcze raz, już uruchamiam. Tak, proszę uruchomić prezentację. Damian powie nam krótko o tym, gdzie produkuje, czego najwięcej produkuje i jak to robi. Marcin, odpaliła się moja prezentacja. Jeszcze czekamy, jeszcze chwileczkę czekamy, nie widzimy jeszcze prezentacji. Już. Coś po prostu jeszcze mi tutaj szwankuje. Spokojnie, jak Państwo widzą, nasz webinar jest na żywo, to się dzieje tu i teraz. Także już momencik, coś. Zaraz pewnie wszystko się pojawi. Pogoda w Małopolsce dzisiaj bardzo dobra, także Damian prosto
tak powiem, od rana w pracy, w polu i teraz, tak, i teraz z nami. Widzimy teraz już prezentację, także bardzo proszę, Damianie, przedstaw krótko gospodarstwo i podziel się z nami agrotechniką, jaką stosujesz w nim. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Damian Micyk, prowadzę gospodarstwo, które zajmuje się między innymi uprawą kapusty, ale nie tylko. W moim gospodarstwie też uprawiane są warzywa korzeniowe, takie jak marchew, selery, buraki. Chciałbym tutaj podziękować organizatorom za zaproszenie mnie na ten webinar i przy okazji chciałbym się też z Państwem podzielić, jak to robi się u mnie w gospodarstwie. Proszę Państwa, mieszkam w miejscowości Szarkówka, jest to Małopolska, powiat miechowski, gmina Harsznica, a jak wiadomo, gmina Harsznica z kapusty słynie już od bardzo, bardzo długiego czasu. Proszę Państwa, pierwszy temat, analiza chemiczna gleby. Jest to podstawa w moim gospodarstwie. Bez analizy chemicznej gleby po prostu nie wyruszam w pole. Znając skład chemiczny gleby, mikro, makroelementy, po prostu mogę precyzyjnie ustalić nawożenie, które w uprawie kapusty jest niezmiernie ważne, które pozwala nam osiągnąć bardzo dobry plon, nie tylko ilościowy, ale i jakościowy. Tutaj bardzo ładnie pan Sławek powiedział o nawożeniu pod korzeń i o wykorzystaniu azotu. Dzięki właśnie tej analizie mogę określić zawartość siarki, która jest bardzo potrzebna i która, można powiedzieć, jest takim kluczowym mikroelementem do wykorzystania, który ma bezpośredni wpływ na wykorzystanie azotu. Dzięki temu w moim gospodarstwie dawki azotu ze 140-150 kg zmniejszyłem już do 100 kg, gdyż kapusta, którą uprawiam, w większości trafia do kwaszenia, a jak wiadomo, przeazotowana kapusta no niestety nie da nam dobrego plonu i dobrej jakości kwaszonki, co jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Dzięki też analizie chemicznej gleby jestem w stanie też dopasować nawożenie fosfor, potas oraz magnez i wapń, które są też bardzo ważne składniki, bez których no, uprawa no, po prostu się nie uda. Co bym tu jeszcze mógł powiedzieć? No, analizę chemiczną należy wykonywać, ja wykonuję ją dwa razy w roku. Pierwszy raz wykonuję wczesną wiosną i drugi raz wykonuję analizę w okresie wegetacji rośliny, także tutaj pozwala mi to na korektę błędów, które popełniłem na wiosnę. Jestem w stanie wtedy precyzyjnie określić dawki azotu, gdyż ja nie praktykuję stosowania na przykład azotu w jednej dawce, tylko minimum dwie, trzy, nawet cztery dawki azotu. Azot jest lepiej wykorzystywany, mniejsze są straty, roślina jest zdecydowanie lepszej jakości. Oprócz analizy pod kątem mikro i makro elementów, jeszcze mamy takie zagrożenie jak nicienie. Tego tematu na tym webinarze nie było poruszane, ale chciałbym to poruszyć, ten temat. Tutaj na tych slajdach widzą Państwo zdjęcia z plantacji, która została porażona przez nicienia, a ten nicień to jest tak zwany mątwik burakowy, który w tym przypadku zniszczył ponad 80% plantacji. Jak widać, rośliny są niedożywione, ale to nie jest spowodowane tym, że brakuje składników odżywczych, tylko tutaj system korzeniowy został na tyle mocno porażony przez tego nicienia i tutaj po prostu przyswajanie z gleby niestety nie było możliwe. Próbowałem to ratować, ale tutaj po prostu zbyt duża presja tego nicienia była i niestety nie mogłem tutaj nic zrobić. Tutaj na tym slajdzie jest też wbity termometr w glebę. Jeżeli Państwo zauważyli, jest temperatura 8 stopni. Jest to temperatura, która pozwoli nam wychwycić nicienia
praktycznie wszystko, co jest w glebie, zaczynając od szpileczników, guzaków, korzeniaków, kończąc właśnie na mątwiku. Jest to też taki bardzo ważny preparat, jeżeli taki parametr ważny, że jeżeli chcemy uprawiać też warzywa korzeniowe, no to dobrze by było wiedzieć, z czym mamy tak naprawdę do czynienia i wtedy możemy po prostu podjąć odpowiednią profilaktykę. Tutaj w moim gospodarstwie stosuje się różne techniki kombinowane do ograniczenia populacji nicienia. Są to zabiegi agrotechniczne, czyli odpowiedni płodozmian, preparaty biologiczne oraz preparaty chemiczne, nematocydy. Także tutaj jest to też bardzo ważne i ten temat jest, można powiedzieć, traktowany tak troszeczkę po macoszemu, bo jest problem, ale nikt tak naprawdę nie wie, z czym ma do czynienia. Wiem, że dosyć dużo osób, które zajmuje się uprawą kapusty, spotkało się z czymś takim, no i tutaj szukają różnych rozwiązań i różnych wytłumaczeń, dlaczego tak się dzieje. Kiła, najczęstszym takim tematem to, że pewnie pole jest zakilone, a nikt tak naprawdę nie wziął pod uwagę takiego zagrożenia, jakim jest nicień, bo najczęściej nicień atakuje głównie uprawy warzyw korzeniowych, guzaki, korzeniaki szkodliwe, to w uprawie marchwi, szpilecznik, baldasznik, w uprawie selera robi dosyć spore spustoszenia, niszczyk zjadliwy, no to wiadomo, że w cebuli. I tak naprawdę w kapuście zdarzają się takie anomalia na polu, bo też miałem wiele pytań od ludzi, którzy uprawiają kapustę i widzieli te zdjęcia gdzieś tam na moim profilu i było bardzo dużo pytań, co to jest, czym jest spowodowane to, bo u nas też takie coś występuje na polu i nie wiemy, co się dzieje. Odpowiedź jest prosta, jest to nicień. Także tutaj bardzo trzeba uważać z nicieniem i nicień nie tylko w warzywach korzeniowych, tak jak już to powiedziałem, ale w warzywach kapustnych też może nam zrobić spore zamieszanie. No tutaj akurat na tej plantacji no to 80% plonu zostało no niestety uszkodzone właśnie przez nicienia. Dlatego warto zainwestować w te badania, warto wiedzieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Wybór odmiany, proszę Państwa. Wybór odmiany w moim gospodarstwie jest to temat numer jeden, gdyż w większości kapustę przeznaczam do kwaszenia. Musi to być kapusta, która ma odpowiedni wygląd. Musi mieć, proszę Państwa, odpowiednią strukturę wewnętrzną, odpowiednią zawartość cukru oraz witaminy C, gdyż te parametry pozwolą nam uzyskać kwaszonkę o bardzo, bardzo wysokiej jakości, bardzo smaczną potem, z czego klienci są zadowoleni, a świadczą to zamówienia, które otrzymuje na tą kapustę. Źle wybrana kapusta nieodpowiednio no może po prostu ograniczyć nam plon, przez co po prostu stracimy zysk. Tutaj jest temat, który po prostu no nie podlega dyskusji. Na świeży rynek wybieramy inne kapusty, miększe kapusty, które mają mniejszą główkę, są zdecydowanie bardziej atrakcyjne pod względem wyglądu. Do kwaszenia wybieramy kapusty duże, z dobrą strukturą wewnętrzną. Na kolejnym slajdzie mamy pokazane, jak wygląda prawidłowo dobrana odmiana kapusty i po prostu nieprawidłowo dobrana. Ta akurat z lewej strony, no to po prostu jest to kapusta w fazach, w badaniach rejestracyjnych, która w Wielkopolsce na Kujawach wyszła nam naprawdę rewelacyjnie w małopolskim klimacie. No niestety po prostu no nic z tego nie wyszło. Pomimo tego, że były wszelkie starania, masę zabiegów wykonane, niestety po prostu odmiana źle dobrana, widać gołym okiem, jak to wygląda. Także tutaj warto też wybrać dobrą odmianę kapusty, która jest dopasowana do specyficznego mikroklimatu, w jakim będzie
uprawiana. No i następny temat, szkodniki. Tutaj no, nie będę zbytnio mówił na temat szkodników, gdyż pani Karolina, pan Radosław bardzo to fajnie opowiedzieli. Także ja akurat wszystkie te preparaty, o których mówił pan Radosław, pani Karolina, stosowane są u mnie w gospodarstwie. Jedynie pewnie temat śmietki jest takim tematem, który jest teraz na topie. Tutaj na śmietkę, no to tak jak pan Radek już powiedział, przede wszystkim zaprawianie sadzonki. Tutaj w moim gospodarstwie stosowany jest preparat Verimark, który bardzo dobrze się sprawdza. Można powiedzieć 4 do 6 tygodni od wysadzenia mam spokój. Następny preparat, który stosuję w celu ograniczenia śmietki, jest właśnie Movento i jednocześnie Movento ogranicza też populację mączlika. Tutaj też nie mogę zapomnieć o preparatach biologicznych, które są stosowane w moim gospodarstwie. O, tutaj jeszcze jest slajd z tantnisiem, z kapustą uszkodzoną przez tantnisia krzyżowiaczka. Preparaty biologiczne. Też pani Karolina bardzo fajnie opowiedziała o tym preparacie Delfin. Też mieliśmy okazję wspólnie właśnie z panią Karoliną i z Agrosimexem w moim gospodarstwie przetestować taki preparat. Jego skuteczność jest naprawdę bardzo wysoka. Jestem bardzo zadowolony z tego preparatu. Jedynie tylko, co mógłbym powiedzieć ze strony technicznej, trzeba naprawdę bardzo przestrzegać etykiety, bardzo trzeba pilnować terminu, dawki oraz sposobu aplikacji tego preparatu, gdyż preparat źle nałożony, on po prostu nie zadziała. Tutaj na tych zdjęciach widać, jak prawidłowo powinien być nałożony preparat, jest idealne pokrycie. Także to zdjęcie było robione bardzo późnym popołudniem, można powiedzieć już praktycznie wieczorem. Skuteczność była bardzo wysoka. Na drugi dzień sprawdzałem, czyli to było po 24 godzinach od wykonania zabiegu. Naprawdę efekty fantastyczne. Przede wszystkim też ten preparat nie pozostawia pozostałości, co jest dla mnie bardzo ważne, gdyż preparat Delfin stosuje właśnie w kapustach, które trafiają na świeży rynek bezpośrednio do konsumpcji i tutaj no, nie mogę sobie pozwolić na jakiekolwiek pozostałości po tym środku. Także tutaj naprawdę mogę preparaty biologiczne polecić, gdyż są naprawdę bardzo skuteczne i przede wszystkim co nie pozostawiają nie ma pozostałości po tych preparatach, dlatego warto je stosować, zwłaszcza w tym momencie, kiedy jest bardzo duży nacisk kładziony na brak tych pozostałości, na co odbiorcy zwracają szczególną uwagę. Choroby. Tutaj każdy widzi, co jest. Tutaj też nie będę opowiadał, gdyż też pani Karolina dosyć ciekawie to opowiedziała. Co do chorób, może też wrócę tutaj troszeczkę jeszcze do nawożenia, gdyż w moim gospodarstwie, odkąd zacząłem stosować zbilansowane nawożenie na podstawie analizy chemicznej, zauważyłem, że tych chorób jest i szkodników jest coraz mniej, gdyż postawiłem, że dobrze rozwinięty system korzeniowy, bogata gleba, mikro, makro elementy, zdrowa roślina jest zdecydowanie bardziej odporna na choroby i szkodniki. Tutaj pan Sławek też poruszył temat wzbogacania gleby w kwasy humusowe. Ja to też robię i robię to już od 10 lat. Oprócz tego
do kwasów humusowych dodaję amorficzną ziemię okrzemkową, która w glebie przechodzi w kwas ortokrzemowy, to nawet do formy monomerów tego kwasu. To jest wynik amorficzności tej gleby. I to jest bardzo też fajna sprawa, gdyż ten krzem zawarty w tej amorficznej ziemi okrzemkowej wpływa też na to, że te rośliny są zdecydowanie zdrowsze, lepiej się rozwijają, jest mniej tych chorób i tych szkodników. A taką, można powiedzieć, że wartością dodaną stosowania właśnie amorficznej ziemi okrzemkowej wraz z kwasami humusowymi jest to, że zatrzymujemy dosyć sporo w glebie wody, nawet do 40% można zatrzymać tej wody, co w moim przypadku jest bardzo ważne, gdyż nie mam możliwości nawadniania tych pól. Także tutaj właśnie co do chorób, no to naprawdę warto się ukłonić nad odpowiednim nawożeniem i odpowiednim przygotowaniem tego stanowiska. Następnym tematem jest też wzbogacanie życia mikrobiologicznego tej ryzosfery glebowej. Tutaj pani Karolina też fajnie powiedziała o preparacie Xylon, który też stosuje u siebie w gospodarstwie. On zapobiega właśnie namnażaniu się tych patogenów od glebowych, przez co stosuję w moim gospodarstwie znacznie mniej środków ochrony roślin niż to było kilkanaście lat temu. Także warto to robić, warto dbać o tą glebę, co potem przekłada się na plon, jakość tego plonu i na powodzenie naszej uprawy. Kolejnym tematem nawożenie pozakorzeniowe. Jest to też bardzo obszerny temat, zwłaszcza w uprawach warzyw kapustnych, gdyż kapusta lubi bor, lubi wapń, lubi mangan. No i tutaj musimy po prostu cały czas obserwować, monitorować stan tej plantacji i cały czas dostarczać te niezbędne mikroelementy. W moim gospodarstwie praktykuje się częste nawożenie borem i wapniem, gdyż zauważyłem, że naprzemienne stosowanie boru i wapnia powoduje wzmocnienie ściany komórkowej, wzmocnienie tego liścia, przez co zdecydowanie jest mniej tych chorób i szkodniki też tak nie zasiedlają chętnie tej plantacji, jak plantacji, które nie są traktowane mikroelementami. Także co do tego nawożenia pozakorzeniowego, no to można powiedzieć, bardzo często wykonuję takie zabiegi w różnych fazach rozwojowych. Najczęściej nawożenie jest dopasowane do fazy rozwojowej. No i przede wszystkim no, biostymulacja też tych plantacji jest u mnie bardzo ważna. Dzięki temu te nawozy się szybciej wchłaniają, ta roślina jest zdecydowanie zdrowsza i wszystko przekłada się, tak jak już powiedziałem, na plon oraz jakość tego plonu. Także tutaj to jest sprawa, którą naprawdę warto się zastanowić, bo często gęsto spotkałem się z taką opinią, że nie ma sensu nawozić pozakorzeniowo, bo to nic nie daje. To dużo daje, tego nie widać gołym okiem, jak ten nawóz jest wchłaniany, ale ja widzę po swoich plantacjach, po swoich plonach, które z roku na rok są coraz większe, że warto inwestować w nawożenie nie tylko pod korzeń, ale też pozakorzeniowe. Warto inwestować w aminokwasy i w biostymulację, bo to potem przekłada się bezpośrednio na nasz zysk. Także kończąc moją krótką prezentację, chciałbym tutaj pokazać naszego pierwszego amatora na zdrową, smaczną kapustę. Proszę Państwa,
chciałbym życzyć Państwu stabilnych plonów, stabilnej ceny oraz samych sukcesów w uprawie. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Damianie, że pomimo tego, że masz wiele obowiązków w gospodarstwie, zechciałeś się podzielić tutaj informacjami z nami. Widzę, nie miałem okazji być w Twoim gospodarstwie, ale widzę, że poza tym biznesem jest dużo pasji w tym, co robisz, także serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, dziękuję na ten moment wszystkim prelegentom. W tej chwili przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Także bardzo proszę Karolinę Jazic. Padły tutaj pytania, które oczywiście już czas nas goni, nie zdążymy na wszystkie odpowiedzieć, ale postaramy się na kilka z nich. Pytanie, Karolino, skierowane do Ciebie od Jakuba. Preparat na śmietkę w kapuście pekińskiej. Jaki tutaj polecisz Jakubowi? Sporo pytań pojawiło się właśnie o zwalczanie śmietki. Oczywiście jest tak. To problematyczny szkodnik, nie tylko w kapuście pekińskiej, ale we wszystkich gatunkach tutaj warzyw kapustnych. Ogólnie może zacznę od ochrony jakby tutaj wszystkich gatunków, no to możemy, wiadomo, zaprawiać werimarkiem rozsadę. Ważna jest tylko technika aplikacji, no jeśli wykonuje to producent rozsady, to mamy raczej pewność, że jest to prawidłowo wykonane, w prawidłowej dawce, w prawidłowym czasie, ponieważ to też nie możemy za wcześnie zrobić, tylko około dzień, dwa, no maksymalnie trzy dni przed wysadzeniem, żeby to faktycznie tą skuteczność uzyskać. Natomiast już się odnosząc do samej kapusty pekińskiej, tutaj niestety Verimark nie ma rejestracji, ale pamiętajmy, że no, musimy po prostu prowadzić monitoring na polach. To samo dotyczy pozostałych gatunków, ponieważ no, wiadomo, nie mamy jednego pokolenia śmietki, a trzy, które mogą się pojawiać w przypadku no, ciepłej jesieni, no, praktycznie do samych zbiorów i uszkadzać tą część nadziemną. Także tutaj monitoring, lustracja plantacji, pułapki zapachowe, o czym wspomniał już Radek. I w takim przypadku, jeśli zaobserwujemy dwie muchówki odłowione dziennie w ciągu kolejnych dwóch dni, wykonujemy zabieg, polecam preparat Kobe, który ma również rejestrację w kapuście pekińskiej. Dziękuję bardzo, czyli po raz kolejny Państwo słyszą monitoring, warto sobie to wziąć do serca. Proszę Państwa, kolejne pytanie, tym razem od Magdaleny. Interesują Magdę środki ochrony roślin na rdzę w kapuście, jakie dawki stosować? Co tutaj możesz polecić? Jeśli chodzi o rdzę, myślę, że tutaj chodzi o rdzę białą, tak, o bilika krzyżowych, polecam jak najbardziej Luna Experience, dawka 0,9 litra na hektar. Możemy ewentualnie też wykorzystać skorpion, dawka 1 litr na hektar, także tego typu rozwiązania. Jeśli mamy uprawę ekologiczną, pamiętajmy, że możemy zasięgnąć po limosidę. Tutaj działa on poprzez wysuszanie ściany komórkowej grzybni czy też zarodników. Dziękujemy. Kolejne pytanie skierowane od Pawła. Czy limosidę i delfin są dopuszczone w uprawie ekologicznej? Tak, jak najbardziej tak. Limosidę i delfin możemy wykorzystać w przypadku uprawy ekologicznej. Tutaj poza tym, że one nie mają oczywiście żadnych pozostałości po zastosowaniu tych produktów, to także możemy śmiało wykorzystać w przypadku, kiedy uprawiamy warzywa ekologiczne. Tak samo dotyczy to ksilonu, o którym też dzisiaj mówiłam. A tu jeszcze ode mnie w nawiązaniu do tego pytania chciałbym zasięgnąć informacji, jeżeli chodzi o wodę. Czy tutaj stosujemy jakieś kondycjonery do, nie wiem, do delfina czy limosidę, czy nie ma takiej potrzeby? Nie ma takiej potrzeby, tak jak mówiłam, delfin tak naprawdę tutaj pH wody... To było powyżej 8 chyba, więc... Poniżej 8, tak. No tak, tak. Poniżej 8, więc to też nie jest, że tak powiem, to standardowe pH. Nie ma tu jakichś bardzo wygórowanych wymagań, prawda? Rozumiem. Dziękuję. Mhm.
Kolejne pytanie od Rafała. W jakich temperaturach wykonywać, to już dziękuję, to pytanie było skierowane do Radka, czyli dziękujemy bardzo. A nie, jeszcze mamy jedno pytanie dla Karoliny od Natalii. Czy do lentagranu należy dodać adiuwant, czy nie ma takiej potrzeby? Ewentualnie, jeżeli tak, to jaki? Do zabiegu lentagranem nie polecamy adiuwantów z tego względu, że ważna jest tutaj woskowina. To, o czym wspomniałam wcześniej, istotne są te dwa dni słoneczne bez deszczu, żeby nie powodować uszkodzeń także na roślinach. No oczywiście to jest plon, który później chcemy sprzedać, więc musi być, nie może być uszkodzony. Także tutaj do lentagranu nie polecamy adiuwantu. No, to dziękuję. Rozumiem. To dziękujemy bardzo, dziękujemy za odpowiedzi do pytań. Poprosimy Radosława Suchorzewskiego i pytanie, które jest skierowane do Radka od Roberta. Jak zachowanie Mowentu w odniesieniu do pozostałości? Co tutaj możemy powiedzieć na ten temat? To znaczy, no, rozumiem, że pan Robert pyta, czy pewnie po zastosowaniu Mowento będą lub nie będą pozostałości. Pewnie tak. Generalnie w przypadku Mowento to się też wiąże z tym, co pokazywałem na tym rysunku, na grafie, gdzie mieliśmy, powiedzmy, to przejście ze spirotetramatu na spirotetramat cisenol. I tutaj w przypadku właśnie Mowento wyrażane, jakby pozostałości Mowento wyrażane są w zależności od laboratorium generalnie albo w spirotetramacie ogólnym, albo w poszczególnych, tam jest chyba 3 albo 4 metabolity, także w zależności, powiedzmy, które laboratorium jak to ocenia, jest to wyrażane właśnie w tym enolu, enol glukozyd, ketohydroksy, 3 lub 4 te pozostałości. Nie było do tej pory jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o właśnie stosowanie Mowento, a następnie problemy właśnie z pozostałościami. Kwestia, jeżeli powiedzmy trzymamy się dawki, trzymamy się powiedzmy tutaj okresów karencji, to wszystko. Nie mieliśmy do tej pory jakichś takich większych zgłoszeń, że coś było nie tak. Także tu generalnie, jeżeli wszystko jest robione tak, jak powinno być, nie sądzę, żeby mogło się coś dziać. Gdyby jakieś były, nie wiem, bardziej szczegółowe pytanie, czy był jakiś tam problem u pana Roberta, proszę, że tak powiem, o bezpośredni osobisty kontakt. Postaramy się pomóc, czy wyjaśnić dalej, jeżeli jakieś by problemy z tym były. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tu myślę też pewnie w nawiązaniu było pytanie skierowane od Michała. W jakich temperaturach wykonywać zabiegi Mowento, żeby to ta skuteczność była jak najwyższa? Tak, to się trochę wiąże też z tym, co mówiłem w prezentacji. Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o Mowento, te temperatury do stosowania Mowento, jest troszeczkę sytuacja inna, jak wspominałem, czyli w kwestii, powiedzmy, peretroidy, gdzie mamy stosowanie gdzieś tam, powiedzmy, do tych 18 czy maksymalnie 20, fosfororganiki gdzieś tam, powiedzmy, powyżej 15, 20, czy chloronikotynyle, powiedzmy, tutaj tam ponad te 20, około 25. Natomiast w przypadku Mowento temperatura jakby weryfikuje, czy ma wpływ na roślinę. Także w przypadku roślin kapustnych one nie mają aż takich mocno wygórowanych wymagań termicznych. Także te, nie wiem, 18, 20, 24, 25 to są najbardziej tutaj warunki optymalne. Dodam jeszcze, że nie tylko temperatura, ale tutaj wilgotność ma tutaj duże, duże znaczenie. Wilgotność, no i to, że oprócz kapusty pekińskiej praktycznie wszystkie warzywa kapustne pokryte są warstwą wosku i tutaj też dodatek adiuwantu, dobrego adiuwantu, który troszeczkę tę warstwę woskową rozmiękczy, pozwoli, powiedzmy, Mowento jako tej preparatowi o działaniu typowo-systemicznym wniknąć do liścia, bo tutaj ten nie musi zostać na liściu, nie ma działania kontaktowego, powierzchniowego, on musi wciągnąć się do liścia, także tutaj, powiedzmy, te dodatkowe czynniki mają również bardzo istotny wpływ na działanie Mowento. A jeszcze takie pytanie ode mnie. Firma Bayer prowadzi dość dużo doświadczeń w Warzywniczym Centrum Doradztwa Technicznego w Bedlnie. Czy w tym roku preparat Mowento będzie tam testowany, czy solo, czy w jakichś innych kombinacjach? Jak to tam jest planowane na ten sezon?
Tak. W Bednie, jak to no, w zeszłym roku z racji no, ograniczeń covidowych nie było dane nam się spotkać, natomiast już od kilku lat organizujemy tak zwane dni otwarte i pewnie gdzieś tam część z Państwa miała okazję się z nami na polach w Bednie spotkać. Także jeżeli, że tak powiem, sytuacja epidemiczna pozwoli na to, że możemy się spotkać, zapraszamy jak najbardziej, pewnie będziemy o tym informowali na łamach warzywictwo. Natomiast Movento, a warzywa kapustne. Tutaj Movento w kapustnych jest to jedna z pierwszych rejestracji w trakcie w ostatnich kilku lat, ostatnie 2-3 lata tutaj mocno się rozszerzyło stosowanie Movento w różnych uprawach, czy jagodowych właśnie, czy warzyw. Mówimy tutaj o między innymi o cebuli i tutaj będziemy mieli dosyć ciekawe, w zeszłym roku też mieliśmy, w tym roku jakby rozszerzamy to doświadczenie, stosowanie właśnie Movento w cebuli z użyciem właśnie różnych adiuwantów, to co podkreślałem w przypadku kapusty, także tutaj cebula z racji tego, że po pierwsze jest pokryta woskiem, po drugie ten pionowy liść, także tutaj też no, kwestia jakości pokrycia. Będziemy sprawdzali różne adiuwanty właśnie w testowaniu Movento na wciornarstwa w cebuli. No i również jedna z ostatnich rejestracji rozszerzeń, czyli Movento w marchwi na bawełnicy. Także tutaj też bardzo ciekawe. No i tu w przypadku właśnie bawełnicy też jest wykorzystana ta specyficzna właściwość Movento, czyli to przemieszczanie się do samego dołu. Te i wiele innych doświadczeń, wiele innych produktów, wiele innych kombinacji koleżanka Kasia Gładka w Bednie będzie wykonywała, także mogą się czuć Państwo zaproszeni, jeżeli, że powiem, taka możliwość tych spotkań face to face będzie możliwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Radku za odpowiedzi na pytania. Prosimy Sławka. Pytanie, które padło od Jana. Czy kalciminal wykazuje działanie biostymulujące? No, bardzo ciekawe pytanie. Mili Państwo, tak jak wspomniałem w mojej prezentacji, kalciminal jest typowym nawozem wapniowym. Jest to wapń w postaci tlenku wapnia plus azot, ale również myślę, że Państwo tam zauważyli, na jednym slajdzie było wymienione szereg aminokwasów, jak również była informacja, że kalciminal zawiera ponad 6% wolnych aminokwasów roślinnych. I to sprawia, że zarówno jest to produkt wapniowy, jak i produkt biostymulujący, czy też biostymulator. I teraz o tyle ciekawy jest to produkt, przynajmniej mi się tak wydaje, że jest to bardzo ciekawy produkt, dlatego że to, co mówiłem wcześniej, dostarczamy wapń, który jest przez wielu uważanych jako pierwiastek życia, a również tutaj dostarczamy aminokwasy, czyli powodujemy tą taką, aktywujemy pompę biostymulacyjną. Także tak jak najbardziej, tak tutaj takie właściwości ten produkt wykazuje. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie od Marcina, co najlepiej zastosować w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych fitotoksycznością? Jaki preparat tutaj Pan poleci? I to ja najbardziej bym polecił tutaj stosować bezpieczne preparaty, bezpieczne środki ochrony roślin, żeby ta fitotoksyczność jednak nie występowała, bo to zawsze się wiąże z tym, jak już mamy tą fitotoksyczność, mili Państwo, nawiązując do mojej prezentacji, to jednak tracimy tą jakość handlową naszych warzyw. Natomiast jak już wystąpi, no preparatów na rynku i rekomendacji różnych firm jest bardzo dużo, jest bardzo wiele. Każdy rekomenduje, że ma wszystko najlepsze, że ma wszystko super na poprawę fitotoksyczności. Nie do końca tak jest. My również w naszej ofercie mamy bardzo wiele biostymulatorów, natomiast jako taką perełkę, i to już też wspominałem, no taka perełka, która jest chyba najlepsza, czy też jest diamentem w koronie wszystkich tych biostymulatorów na rynku polskim, to jest Maral i ja jak najbardziej tu rekomenduję Maral, nawet w dawce do podwyższonej dawce, nawet do 2 litrów na hektar w razie wystąpienia naprawdę dużej problemu z fitotoksycznością po środkach ochrony roślin, ale tak jak mówię, no najlepiej, żeby ta fitotoksyczność nie wystąpiła, żebyśmy unikali preparatów, które nie są zarejestrowane, nie są sprawdzone, czy są z, powiedzmy, nie jesteśmy do nich przekonani.
Natomiast w razie wystąpienia jak najbardziej tutaj maral z naszej palety się nadaje. A czy maral można mieszać z środkami ochrony roślin typu zoocydami, dużo było dzisiaj o szkodnikach? Można, tak. To jest fajny produkt. To jest fajny produkt, mamy bardzo też dużo badań, mamy również tabele przygotowane z mieszalnością. Jak najbardziej tutaj no, jest on przez nas rekomendowany. Oczywiście wiadoma sprawa, nikt nie wykonuje przy biostymulacji solo aplikacji, zazwyczaj są to mieszanki zbiornikowe. Maral jak najbardziej się nadaje do takich celów. Dobrze, dziękuję bardzo. Prosimy teraz Damiana. I pytanie skierowane do Damiana. Pan Robert pyta, gdzie analizuje pan glebę pod kątem nicieni? Najlepszym laboratorium, które mogę polecić, to jest NetScience ze Skierniewic. Prowadzi to laboratorium pani doktor Aneta Hałańska. Ja z panią doktor współpracuję już od kilku ładnych sezonów. Dlaczego tam? Jedna z najlepszych fachowców w branży i w dziedzinie nematologii. Bardzo dobrze opisuje, z czym mamy do czynienia, profilaktykę, pozwoli nam to uniknąć właśnie takich brzydkich niespodzianek, jak miałem z tą właśnie kapustą. Także to laboratorium mógłbym naprawdę polecić. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tu jest jeszcze pytanie skierowane od Tomasza. Ile gram boru na hektar w sezonie wegetacyjnym pan stosuje? Ja akurat bor stosuję w formie kwasu borowego H3BO3. Wykonuję około 10 zabiegów. W każdym zabiegu dodaję 2 do 3 kg tego boru. Ja robię to naprzemiennie z wapniem. Czyli zabieg z wapniem w początkowych fazach rozwojowych kapusty stosuje azotan wapnia, a później stosuje mrówczan wapnia. Czyli od jakiej fazy rośliny jest stosowany bor? Czyli od 3 tygodni po sadzeniu już zaczynam pierwsze zabiegi robić borem. Gdyż wtedy są najlepsze efekty, gdyż ściana komórkowa cały czas jest wzmacniana. Bo to wychodzi co drugi tydzień zabieg borem, naprzemiennie z wapniem. Ostatni zabieg tym pierwiastkiem jest w momencie? W momencie, kiedy już główka ma około 75-80% swojej masy i wielkości. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim Państwu za udział. Jeszcze tutaj może chciałbym wrócić do Radka, ponieważ pojawiło się przed chwileczką pytanie od Tomasza. Tomasz pyta, czy Movento można stosować w porze? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie, natomiast no mam nadzieję, bo jesteśmy w trakcie właśnie rozszerzania rejestracji Movento w porze. Mam nadzieję, że od przyszłego sezonu ta możliwość będzie i producenci pora, to chyba się domyślam, skąd pan Tomek Mydlarz jest, z okolicy Poznania. I nie tylko będą mogli stosować, natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze nie, no musicie trochę poczekać. Czyli pan Tomasz ma dobre wyczucie. Wyczucie, tak. Nie wiem, co wiedział, ale nie wszyscy z Bayera pewnie o tym wiedzą. Czyli proszę Państwa, już wkrótce Movento także w porze. Generalnie preparat ma bardzo szeroką rejestrację. To wszystko mogą sobie Państwo przeanalizować na stronie internetowej. No cóż, 2 godziny 23 minuty. Dziękuję serdecznie Państwu, którzy wytrwali z nami, którzy byli od początku, którzy dołączyli później. Bardzo dziękuję Karolino, Radku, Damianie, Sławku za podzielenie się wiedzą. A cóż, Państwu życzę, żeby co? Żeby Państwo zarobili kapustę na kapuście, kapustę na kalafiorze, na brokule. Także życzę udanego sezonu. Na koniec jeszcze dla tych Państwa, którzy chcą, proszę pozostać krótki materiał wideo na temat tego, od kiedy działa firma AgroSimex, czym się zajmuje założyciele firmy. Także bardzo zachęcam do pozostania, do obejrzenia tego materiału. Wszystkim bardzo dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. Dobranoc Państwu. Dziękujemy, dobranoc. Do widzenia, dobranoc.
Agrosimex to wiodący na polskim rynku dystrybutor środków ochrony roślin, nawozów, akcesoriów ogrodniczych i nasion. Firma z sukcesem działa na rzecz branż sadowniczej, warzywniczej i rolniczej od 30 lat. Założycielami i właścicielami Agrosimexu są państwo Wiesława i Leszek Barańscy. Przez te 3 dekady wiele się zmieniło. Od małego sklepu urośliśmy do dużego przedsiębiorstwa. Ale jedno się nie zmieniło, to że jesteśmy cały czas polską firmą, 100% kapitału polskiego i jesteśmy firmą rodzinną. Firma działa stabilnie dzięki długofalowym relacjom ze swoimi odbiorcami oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu zdobytym przez 3 dekady istnienia. Impulsem do powstania naszej firmy Agrosimex były narodziny naszego najstarszego syna Piotra. W 1986 roku była także zima stulecia. Przez tą zimę wymarzło nam około 80% naszych sadów. I wtedy powstał Agrosimex. Od 1991 roku założyliśmy już oficjalnie firmę, no i wzięliśmy udział w rozwoju właśnie tego wolnego rynku. W pierwszej dekadzie naszej działalności zajęliśmy się utworzeniem sieci sklepów detalicznych w okolicach Grójca, w całym powiecie grójeckim i punktów hurtowych. W pierwszych 10 latach funkcjonowania Agrosimex pozyskał około 100 odbiorców hurtowych i otworzył 5 sklepów detalicznych. Istotnym etapem w rozwoju Agrosimexu było przeniesienie w 1996 roku siedziby do Golian. Pod koniec lat 90. firma stała się ważnym graczem na regionalnym rynku. W nowy wiek Agrosimex wszedł z jeszcze większym impetem. W roku 2001 nasza firma zakupiła magazyny w Błoniu koło Warszawy. To był ruch, który dał nam ogromny impuls tutaj w działalności, w sprzedaży. Od 2004 roku Agrosimex zaczął intensywnie rozwijać dział nawozów oraz wprowadził do sprzedaży nasiona rzepaku i kukurydzy. W 2005 roku postanowiliśmy rozbudować naszą siedzibę w Golianach przez budowę nowoczesnego biurowca. Powstał on w 2006 roku. Tu spędzamy bardzo dużo czasu z naszymi pracownikami. Można powiedzieć, że to drugi dom. Druga dekada to dla Agrosimexu sukcesywny rozwój hurtowej i detalicznej sieci sprzedaży. Nowe oddziały firmy pojawiły się w Błoniu, Warce, Koninie, Skierniewicach i Lublinie. Agrosimex poszerzył także ofertę i obszar działalności oraz zwiększył inwestycje w doradztwo i badania. W 2007 roku powołano zespół techniczno-naukowy i otwarto własną placówkę badawczą. Instytut Agronomiczny Fertico bada skuteczność agrochemikaliów oraz wykonuje usługi diagnostyczne dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. W 2010 roku powstała marka własna Twój Ogród, oferująca produkty dla amatorów ogrodnictwa. Ostatnie 10 lat to dynamiczny rozwój firmy i technologii. Smartfony i internet pojawiły się również na polu czy w sadzie. Agrosimex oferuje pracownikom i rolnikom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, a także zaawansowane systemy wsparcia decyzji, takie jak Infokarta. To system oparty na całodobowych obserwacjach terenowych i nowoczesnych technologiach, który informuje klientów o zagrożeniach w uprawach i rekomendowanych działaniach. Naszym atutem jest bardzo szeroka oferta handlowa. W naszym portfolio znajduje się ponad 7 tysięcy produktów. Szeroki asortyment produktów odpowiada na potrzeby różnych segmentów działalności rolniczej oraz profesjonalnego i amatorskiego rynku ogrodniczego. Firma nasza obecnie ma zasięg ogólnopolski, ale jednocześnie jest nadal firmą rodzinną i firmą lokalną. W 3 dekadzie do pracy w firmie dołączyły dzieci założycieli. Karolina i Piotr pracują w Agrosimexie, a Tomasz koordynuje działalność Pałacu Mała Wieś. Agrosimex zaspokaja potrzeby rolników w całej Polsce. Sieć sprzedaży obejmuje zespół kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych, 8 oddziałów hurtowych, 25 sklepów detalicznych oraz niezależnych partnerów handlowych. Byliśmy i jesteśmy rolnikami, dlatego łatwiej nam jest zrozumieć ich potrzeby. Firma wspiera decyzje rolników poprzez sprzedaż produktów, profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe rozwiązania w postaci autorskich programów ochrony i nawożenia upraw, nowoczesnych systemów ostrzegania o zagrożeniach, diagnostyki laboratoryjnej, specjalistycznych magazynów i floty transportowej. Agrosimex rozwija się już od 3 dekad dzięki wartościom, którym hołduje. Co przyniosą kolejne dekady? Nie wiem. Na pewno dalszy rozwój. Jak zwykle otwieramy się na wiele więcej. Agrosimex. 30 lat z Wami.